jedwabnem ekshumacja została przerwana, ona być może, a raczej na pewno mogłaby wyjaśnić wiele rzeczy i tych kwestii, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. Na samym wstępie dziękuję Państwu za przybycie tutaj w tak dużej liczbie. Dziękuję bardzo naszym gościom, pan Leszek Żebrowski. Profesora. Pogromca mitów przeciwko Polsce i pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Tematem dzisiejszego spotkania będzie wpływ zbrodni w Jedwabnem, a kierunki polityki historycznej. I od razu Państwa poproszę o złożenie podpisów pod ustawą, która ma za cel wznowienie tych ekshumacji. Zachęcam do kupowania tutaj książek naszych gości. Zachęcam do odwiedzenia naszego sklepiku i przekażę głos teraz koledze Robertowi Bąkiewiczowi. Dzień dobry Państwu. Cieszę się również, że tak długo wiele osób przybyło, ale mamy wspaniałych prelegentów. Tak jak powiedział kolega, temat również taki, który rozgrzewa serca i umysły. Ja reprezentuję również Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tutaj w tym kontekście chciałbym powiedzieć parę słów. Ze względu na to, że w tej chwili w mediach, głównie tych w internecie, przez których ten marsz tak naprawdę powstał i został zorganizowany i odbiło się to tak w takiej ilości osób, które biorą udział. Stworzyło to pewien nowy nurt polityczny, czy go odbudowało. Mamy w tej chwili ogromne problemy, dlatego że portale społecznościowe w jakiś sposób marginalizują nas, usuwają nas z tej przestrzeni. Tak jak na przykład taki portal jak Facebook usuwa portal Marszu Niepodległości. Nie jesteśmy w stanie odbudować. Mieliśmy tam fanpage, który miał ponad 250 tysięcy polubień, czyli to był dosyć duży taki kanał dystrybucji informacji. I w tej chwili tego nie mamy. Tak naprawdę ten marsz powstawał dzięki datkom, dzięki wszystkim Polakom, tym, którzy się utożsamiali z tą uroczystością. I ja apeluję i proszę wszystkich, o ile Państwo będziecie mogli, wspomóc jakimś datkiem mniejszym, większym, kto jak może informować o tym, dlatego że że dzieje się taka sytuacja, że te media społecznościowe jednak ograniczają przepływ informacji. Z tego, co zbieramy informacji, prawdopodobnie to się będzie zaostrzać. To nie tylko dotyczy Polski i żeby ludzie wiedzieli. Ja co prawda sądzę, że to dobrze, bo w końcu będzie jasna sytuacja, gdzie można tą informację spotkać. Może będzie tak jak w latach 80., że będzie trzeba rozdawać tylko ulotki i przyklejać plakaty. Tego jeszcze nie wiemy. Ale o tym trzeba wiedzieć. Dlatego zapraszam Państwa wszystkich na stronę internetową www.marszniepodległości.pl bez polskich znaków. Tam są wszystkie informacje, tam również będziemy chcieli uzupełniać informacje dotyczące tego marszu i aktualności z nim związanych. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos pierwszemu prelegentowi, panu Leszkowi. Dobry wieczór Państwu. Przyszło nas bardzo dużo, z tym, że my wiemy, co robimy, a Państwo nie, bo praktycznie codziennie jesteśmy zgłaszani, pan Stanisław Michalkiewicz czy ja, inne osoby, przez różne środowiska, jako głosiciele nienawiści, antysemici, faszyści. Jest tego coraz więcej. Ostatnio jestem zgłaszany tam, nawet gdzie nie byłem, ale też byłem. W takim razie my wiemy, co nas czeka. Państwo nie, a chciałbym przypomnieć, że kiedyś się śpiewało w dawnych czasach PRL-u, była ulubiona piosenka studentów, która miała taki fragment. Ci, którzy tego słuchali, 15 lat dostali, albo jeszcze więcej. Oby to się nie powtórzyło, ale kto wie. Jeśli jest taka kampania, to widocznie ma jakiś cel. W maju ubiegłego roku został wybrany nowy prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda. Konsekwencją tego wyboru były także wybory parlamentarne, które po raz pierwszy po roku 89 wygrała jedna partia polityczna, Prawo i Sprawiedliwość. Może samodzielnie sprawować władzę. Duża część programu opierała się na haśle dobra zmiana. Te dobre zmiany w wielu zakresach są widoczne, ludzie to doceniają. W innych trwają oczekiwania,
Natomiast jeśli chodzi o politykę historyczną, to sprawa Jedwabnego jest tak jakby wskaźnikiem. Co z tego będzie? Czy to jest tak, że jak władza mówi, że coś zrobi, to mówi? Czy będzie tak, że jak władza mówi, że coś zrobi, to zrobi? Pamiętamy w kampanii prezydenckiej pan Andrzej Duda poruszył sprawę Jedwabnego. Spotkała go nienawiść z drugiej strony. Praktycznie od razu był jazgot, że on śmie w ogóle wracać do czegoś, co jest wyjaśnione, zamknięte, zaklepane i tego nie można robić. Od tamtej pory nie wiem, czy się kiedykolwiek o tym wypowiadał. Ja nie pamiętam. Chyba nie. Ostatnio pani minister Anna Zalewska też w sprawie Jedwabnego wypowiedziała się jednoznacznie i spotkała ją fala, delikatnie mówiąc, krytyki. Ona się z tego rakiem wycofała. Również nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Szarek, też poruszył sprawę Jedwabnego, że należy to wyjaśnić, zbadać. Jak na razie nie ma żadnych konsekwencji. To znaczy nie ma badań, nie ma wznowienia śledztwa, nie ma przede wszystkim ekshumacji. To, co jest najważniejsze, jeśli toczymy spory na ten temat, co było, co miało miejsce, jak to wyglądało, to bardzo wiele rzeczy można z takiej ekshumacji wywnioskować. Jeśli jesteśmy w stanie z mumii jakiegoś faraona czy urzędnika egipskiego sprzed 4000 lat znaleźć ślady, co było jego ostatnim posiłkiem, na jakich cierpiał choroby, czy miał urazy mechaniczne, czy nie, jaki miał kolor włosów, bardzo dużo rzeczy daje się ustalić. W związku z tym w szczątkach ludzkich, które nie zostały doszczętnie spalone, nie zostały spopielone, to wcale nie jest tak, jak ta publiczna narracja wyglądała, że oni zostali całkowicie spaleni, praktycznie nie ma po nich śladu, to jest tylko popiół. Nie. Przez pierwsze tygodnie, czy może nawet miesiące na stronach Instytutu Pamięci Narodowej były zdjęcia z tych pierwszych odkrywek, które mówiły zupełnie coś innego. Później to wszystko zabrano, bezpowrotnie zniknęło. Później to wszystko zabrano. Już później tego nie było. Czyli zobaczymy, czy da się to zrobić, czy będzie taka wola polityczna, czy obecna władza, instytucje państwowe oprą się czynnikom zewnętrznym. A mamy z drugiej strony nieprawdopodobny jazgot. To już nie jest dyskusja, to nie są polemiki. Jedno z najbardziej zabawnych stwierdzeń wysokiego urzędnika, który opowiada się jednoznacznie za tym, żeby nic już więcej nie badać, było stwierdzenie, a komu to jest potrzebne? Znaczy im na pewno nie, ale w prawdzie historycznej to się jak najbardziej należy. I to jest podobny sposób zagłuszania rzeczywistości, jaki ma miejsce wtedy, kiedy trwała ta bardzo szeroka i głęboka dyskusja na temat Jedwabnego. Dyskusja jednostronna, gdzie do głosu dopuszczano tylko swoich i dochodziło do tak kuriozalnych rzeczy, jak jeden z moich ulubieńców, dziś Kodomita, Dziadzio Waldzio, czyli Waldemar Kuczyński, napisał sławetny artykuł Stodoła i ja. Tak jakby tam był, widział, nie wiem, podpalał, gasił, wszystko jedno. Ale utożsamiając się ze Stodołą, jeśli Stodoła i ja, mógł posiąść jakąś wiedzę. Nie był przesłuchiwany, nie złożył zeznań, więc prawdopodobnie nic nie wiedział, ale każdy musiał dać jakiś głos. Po co? Właśnie po to, żeby tego było jak najwięcej, żeby te próby innego spojrzenia, próby zadawania pytań nie zaistniały, żeby to wszystko gdzieś się w całości rozpłynęło. O co w tej sprawie tak naprawdę chodzi? Dlaczego druga strona, przede wszystkim strona żydowska, ale nie tylko, bo także władze III Rzeczpospolitej, kolejno, gdy to śledztwo zostało podjęte, dlaczego ta narracja tak wygląda i dlaczego nie robi się tego, co się powinno? W każdej sprawie tego typu prokurator ma obowiązek ustalić trzy rzeczy, czyli liczbę ofiar, sposób zadania śmierci i ustalenie sprawców. Jak najbardziej dokładnie. Nie zrobiono w tym zakresie praktycznie nic. Oparto się na śledztwie stalinowskim i później wyroku z 1949 roku i uznano, że to było śledztwo praworządne w praworządnym, demokratycznym kraju. Zaraz powiem, jak się wypowiedział pewien znany dzisiaj, bardziej znany niż wtedy, urzędnik państwowy na ten temat, jak sprawę załatwił. O co chodzi? O co tak naprawdę chodzi? Jest takie piękne przysłowie żydowskie, które kiedyś znalazłem w organie, który już teraz nie wychodzi, znaczy wychodzi pod inną nazwą. To się nazywało Volksstimme, głos ludu.
trzy rzeczy są najważniejsze na świecie. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. I tym swoją wypowiedź dzisiaj zakończę, przekazując głos panu Stanisławowi Michalkiewiczowi, który rozwinie to później, to przełożenie sprawy Jedwabnego, które jest tylko i wyłącznie pretekstem do absurdalnych i horrendalnych roszczeń. Mówiąc o tym wysokim urzędniku, który w sprawie Jedwabnego dał głos, potwierdzając, że stalinowskie śledztwo przeprowadzone było w ramach państwa prawa, że ówczesna władza nie miała żadnego interesu, żeby wymuszać zeznania w śledztwie, żeby ludzi bić, żeby fałszować, żeby kłamać, nie miała żadnego interesu. Wszystko naokoło, co się działo wtedy w Polsce Ludowej, tak właśnie wyglądało. Było zakłamane, ludzie byli torturowani, nawet tak się przyznali do wszystkiego, do tego, czego nie popełnili, to i tak nie był ten koniec nienawiści. Dalej byli męczeni, bo może jeszcze do czegoś się przyznają. I tak było rzeczywiście. Adam Doboszyński przyznał się do tego w śledztwie, że był równocześnie szpiegiem amerykańskim, brytyjskim, francuskim i niemieckim. I tylko dzięki temu został postawiony przed sądem. Uznali, że jest złamany, że skoro tak, to będzie łatwym obiektem do procesu pokazowego, a on na rozprawie rozdarł koszulę, pokazał torturę i stwierdził, że on wie, co z nim zrobią. Ale przyznał się do tego wszystkiego tylko po to, żeby pokazać tym, którzy są na sali, jak to śledztwo wyglądało, jak z niego wymuszano zeznania. Tą osobą, o której mówię, jest bardzo znany dziś człowiek, który pretenduje do władcy Polski, do dyktatora, profesor Andrzej Rzepliński. W księdze, w dwóch tomach wydanej na temat Jedwabnego przez Instytut Pamięci Narodowej jest jego artykuł prawny, analiza prawna, pseudoprawna, pseudonaukowa. Nie wiem, jak to nazwać. Profesor Rzepliński stwierdził, że ówczesna władza nie miała żadnego interesu, żeby ludzi bić, żeby ludzi przymuszać, nakłaniać do fałszywych zeznań. Wszyscy świadkowie w sprawie, wszyscy oskarżeni stwierdzali przed sądem, że byli bici, że podpisywali zeznania, których nie widzieli. Nawet znalazły się zeznania podpisane przez osoby, które nie umiały pisać, czyli przez analfabetów. To wszystko w tamtym śledztwie wyszło. Nie miało to żadnego znaczenia. Co zrobił profesor Rzepliński? Stwierdził, że władza nie miała interesu. Jest to o tyle specyficzna sytuacja, że śledztwo było prowadzone w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży. Akurat ten powiatowy urząd jest dość dobrze opisany od strony naukowej na podstawie zachowanych akt. Wiemy dzisiaj jednoznacznie, że około 100 osób zabito w śledztwach, zabijano także świadków i to nie było zamierzone. To nie było tak, że oficerowie śledczy narodowości żydowskiej, kierowani przez Eliasza Trockenheima, szefa tego powiatowego urzędu, celowo tych ludzi mordowali. Nie, to śledztwo było zbyt intensywne. Oni mieli być tak przygotowani, żeby na sprawie byli już gotowi do składania zeznań odpowiednich dla władzy. Ale czasami te razy, te ciosy były za mocne. I na tyle często, że tych ofiar było prawie 100. Profesor Szepliński, pisząc ten swój artykuł, powinien już wtedy to wiedzieć, bo wiedza o powiatowym urzędzie była już wcześniej. Nie było żadnych przeszkód, żeby się z nią zapoznał i przynajmniej, żeby tego typu głupstw, delikatnie mówiąc, nie pisał. Pisał, a dziś wiemy między innymi dlaczego. On przez 10 lat był funkcjonariuszem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie szeregowym człowiekiem. To nie to, że chodził na jakieś tam zebrania, bo mu kazali. Funkcjonariusz to jest aparat wewnętrzny partii. Ludzie szczególnego zaufania. Dziś jest bezstronnym prezesem Trybunału Stanu. Ale mamy jeszcze jednego urzędnika, który wtedy pełnił jeszcze ważniejszą funkcję, który dokonał rzeczy jeszcze bardziej dziwacznej. Profesor Leon Kieres, polityk Platformy Obywatelskiej, nie wiem czy formalnie członek, ale był samorządowcem, kandydował w wyborach ramienia tej partii, zasiadał w Senacie, później został sędzią Trybunału Konstytucyjnego na koniec kariery, nie wiem co dzisiaj robi, ale jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, nie jako prywatna osoba, nie jako Leon Kieres, ale jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej wypowiedział się publicznie, że tak naprawdę to on zna tajemnicę Jedwabnego, ale on ją zabierze do grobu.
nie powiem. Czyli to wszystko, co do tej pory jawnie zrobiono, to, co opublikowano, jest przez niego zakwestionowane. Powinien zostać przesłuchany na okoliczność, co tak naprawdę wie, bo chodzi o zbrodnię. Tu nie chodzi o to, że ktoś komuś ukradł skarpetki kilkadziesiąt lat temu i to jest przedawnienie. I nie wypowiedział się jako osoba całkowicie prywatna, nikomu nieznana, bo wtedy można powiedzieć, że każdy może każde głupstwo głosić, praktycznie bezkarnie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, którego pion śledczy prowadził postępowanie, które zakończyło się konkretnym orzeczeniem. Śledztwo w sprawie Jedwabnego było bardzo krótkie, bardzo intensywne i kto z Państwa jest w stanie przytoczyć sentencję orzeczenia? Czym się skończyło? Wszyscy wiedzą, wszyscy mówią, że Instytut Pamięci Narodowej zbadał, orzekł i strona polska, czyli sąsiedzi, co najmniej sąsiedzi, bo też jest wersja rozszerzająca, są winni. Jak wygląda orzeczenie? 30 czerwca 2003 roku, czyli bardzo szybko, śledztwo zostało zakończone. Postanowienie brzmi, postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców czynu, czyli nie zrobiono praktycznie nic. Oparto się tylko i wyłącznie na tym, co stało się w epoce stalinowskiej, że oskarżono 22 osoby, z tego tylko połowa mniej więcej została uznana za winna i ta połowa została skazana. IPN, pion śledczy, prowadząc to śledztwo, uznał arbitralnie, że tak było. Nie zbadał od początku, nie badał zeznań tych ludzi, niektórzy z nich jeszcze żyli, nie wziął tego pod uwagę, tylko szukał następnych sprawców i ich nie znalazł. W orzeczeniu nie ma mowy o tym, że tam nie było Niemców, tylko jest mowa o tym, że śledztwo nie jest w stanie rozstrzygnąć, co się wydarzyło, jak było, kto tam był, czy tak naprawdę nie zrobiono nic. Dlaczego? Dlatego, że wyrok prawdopodobnie zapadł wcześniej. To jest określona polityka wobec Polski. Sprawa Jedwabnego nie była pierwsza. Rozpoczęła ją oczywiście Gazeta Wyborcza od razu po swoim zaistnieniu i zaczęła się fala nienawiści. To była sprawa Ejszyszek, gdzie bandy akowskie mordowały Żydów, w tym małe dzieci. Później była sprawa Powstania Warszawskiego, gdzie powstańcy z AK i NSZ mordowali Żydów, zamiast bić się z Niemcami. Uczeni żydowscy na Zachodzie pisali, że powstańcy warszawscy zamordowali więcej Żydów, niż zginęło Niemców w powstaniu. Nikt nie interweniował, nikogo to nie obchodziło. Inni uczeni żydowscy pisali, że jedynym miejscem na terenie okupowanej Polski, gdzie Żydzi mogli przetrwać i ocalić życie, było getto i obóz koncentracyjny pod opieką niemiecką, czyli przed Polakami, no bo Niemcy przed Niemcami tych Żydów nie chronili. Ta fala trwa od kilkudziesięciu lat. Nie wiem dokładnie, kiedy się zaczęła. Prawdopodobnie już w latach 50. od pierwszych publikacji żydowskich na tematy polskie. Mamy cały czas tylko eskalację. Po sprawie Jedwabnego był oczywiście następne, tak jak i poprzednie sprawy. Kielce niezbadane, niewyjaśnione, ale przyklepane, 20 tysięcy Kielczan mordowało przez wiele godzin 42 Żydów, chociaż pierwsze ofiary to byli Polacy. Więc trudno mówić o pogromie wtedy, kiedy pierwsi do broni palnej giną rzekomi napastnicy. To nie jest tak. I także kolejne sprawy. Co jakiś czas są wyciągane, jak króliki z kapelusza, i cały czas Polacy gdzieś coś zrobili. Mówiąc o tej wersji rozszerzającej, bo w śledztwie tego jeszcze nie było, w tej narracji o Jedwabnym, wtedy jak toczyła się ta dyskusja, nie było mowy o całym narodzie polskim, ale później ten zarzut zaistniał. Gdzie? Pierwszą osobą, która publicznie takich słów użyła, był dwukrotny członek PZPR, towarzysz Jacek Kuroń. On napisał, Polacy okazali się mordercami. Nie sprawcy, nie grupa kilku, kilkudziesięciu czy kilku tysięcy, ale Polacy w ogóle, czyli praktycznie wszyscy. Następnie do tego swoje palce przyłożył Bronisław, hrabia przez CH, Komorowski, pseudonim Szaber czy Herbu Szaber, który ustami swojego koryfeusza nauk wszelakich
Tadeusza Mazowieckiego w 2011 roku w Jedwabnem kazał mu odczytać list, w którym hrabia Komorowski napisał: naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Naród, nie poszczególne osoby, nie jakaś lokalna zbiorowość. Także tak naprawdę ekshumacja, nowe śledztwo, to wszystko nie będzie miało znaczenia. I tak jesteśmy winni, w dodatku winni wszyscy. A jak wszyscy, to po co to badać, przyznać się? To jest postawa, którą w trakcie, gdy trwała dyskusja o Powstaniu Warszawskim, gdy były te zarzuty ze strony Gazety Wyborczej, że Polacy w powstaniu zamordowali kilkudziesięciu Żydów, bardzo dobry człowiek i normalna, uczona, pani doktor Teresa Pekerowa na jednym ze spotkań wstała, zabrała głos i powiedziała: proszę Państwa, my się lepiej do tego przyznajmy, bo oni już o nas piszą, że powstańcy zamordowali 1000 Żydów. To może jak te kilkadziesiąt weźmiemy na siebie, to przez jakiś czas nam odpuszczą. To jest droga, ale to jest droga donikąd. Tak się tych spraw nie załatwia. Gdybyśmy mieli normalne państwo, sprawny aparat państwowy, gdyby po roku 89 nie było tak, że wszystkie instytucje komunistycznego państwa przeszły do III Rzeczpospolitej, wszystkie służby, funkcjonariusze, także systemu prawnego, sędziowie, prokuratorzy, przeszli ci sami na coraz to wyższe stanowiska w III Rzeczpospolitej, być może takie sprawy byłyby badane, byłyby wyjaśniane, dowiadywalibyśmy się. Tam, gdzie byłaby wina, musielibyśmy ją przyjąć, bo nie mielibyśmy wątpliwości. Ale jeśli się nie chce badać, jeśli jest wrzask, że my musimy to przyjąć i słyszymy argumenty, a komu to jest potrzebne, czyli wszystko już wiemy, to nie jest stan normalny. Jana Tomasza Grossa, który tę sprawę rozwłóczył po świecie, zrobiono wybitnego uczonego, historyka wszechczasów, człowieka, którego Adam Michnik postawił koło najwybitniejszych postaci polskiej kultury: Mickiewicza, Chopina, Słowackiego i wielu innych. Lada chwila zacznie Gross grać na fortepianie, pisać piękne wiersze, być może wtedy to się dopełni. W Polsce Gross sobie na to nie pozwolił, ale w Stanach Zjednoczonych, pytany w takiej dyskusji redakcyjnej The New Yorker w 2001 roku, wtedy kiedy ta sprawa trwała, zapytany skąd tak naprawdę on to wszystko wie, skoro nie bada, nie czyta dokumentów, nie chodzi po archiwa, on odpowiedział jednoznacznie: miałem objawienie. Czyli jest nawiedzony artystą, któremu się coś wydaje i on od tej pory badać nie musi. A skoro nie musi, to jego książka jest naukowa i też to tłumaczy. Zapytany o to, co napisał, jaki to ma charakter, on stwierdził, że w tej książce są przypisy, a skoro są przypisy, to jest to książka naukowa. Nie wiem, czy ktoś z Państwa starszego pokolenia, przypuszczam, że nie, ale ja lubię czasami do takich gnieciuchów sięgać, czytał jakieś przemówienia Gomułki, Bieruta z dawnych lat. Wychodziły takie zbiory w dziesiątkach, setkach tysięcy egzemplarzy. Wiecie Państwo, co jest w ich przemówienia? Są przypisy. To są artykuły naukowe w takim razie. A skoro nauka, to jest prawda. A skoro prawda, to dlaczego my odchodzimy od marksizmu, leninizmu? Powinniśmy przy tym pozostać. To nie są żarty. To są bardzo poważne sprawy. Mówiąc o tych trzech rzeczach. Ustalenie liczby ofiar. To jest być może najłatwiejsze. Narracja jest taka, która zaczęła się od nieprawdziwych świadków żydowskich, Szmula Wasserstajna i inne, że ofiar było 1600. I czasami tę liczbę zmieniano, ale tylko i wyłącznie w górę, do 2000, a nawet do 3600. Jan Tomasz Gross do dziś w prasie amerykańskiej, w prasie światowej podtrzymuje tę wersję. 1600 Żydów, którzy zostali zamordowani przez polskich sąsiadów, przez Polaków. I tego zmienić nie można. Był pytany, jak to się stało, że można było w tej stodole zmieścić 1600 osób. Czy ktoś z Państwa był w Jedwabnym, widział to miejsce? To jest malutka stodoła. 1600 osób. A on tłumaczy tak. To
nie była wcale mała stodoła, a ludzi upchnąć kosami, widłami i nożami można było dowolnie wielu. Dowolnie wielu, to znaczy nie ma górnej granicy. Czyli można tam upchnąć też 6 milionów, no bo skoro dowolnie, no to ta dowolność do czegoś zobowiązuje. Dochodzimy do absurdu. Ale co z tego? My wiemy, że to jest absurd. Świat tego nie wie. I ta dobra zmiana, o której wspomniałem na początku, będzie wtedy dobrą zmianą, jeśli nowa polityka historyczna obecnego państwa, obecnej ekipy, weźmie się za to na poważnie. Czyli nie będzie tak, że władza mówi, że coś zrobi, to mówi. Tylko mówi, że coś zrobi, to to zrobi. Oczywiście nie da się uniknąć tego, co będzie na zewnątrz. Tej atmosfery zastraszania, tupania, wrzasku. Ale myślę, że nawet to byłoby ważne. Podjąć taką próbę po to, żeby pokazać nienawiść z drugiej strony. Paniczny strach, żeby tego nie zbadać. Strach przed czym? Przed prawdą? Przed wiedzą? Tego mamy się bać? Nie. Czy rzeczywiście mogło być 1600 osób? Wiemy dokładnie. Tuż przed wejściem Niemców do Jedwabnego, to miało miejsce 23 czerwca 1941 roku, Żydów mieszkających w Jedwabnym było 562, czyli mniej niż 1/3 stanu, który jest podawany jako ofiary. Z tych 562 część Sowieci zdążyli jeszcze zabrać z Armią Czerwoną, czyli poborowych. Uciekła milicja żydowska, uciekli współpracownicy władzy sowieckiej, pracownicy administracji z obawy przed represjami za to, co robili wcześniej. Została jakaś część z tych 560. Nie wiemy dokładnie ilu, bo tu już liczby nie ustalimy, ale z pewnością nie było to 560. Do tego wiemy o konsekwencjach. To, co działo się w Jedwabnym, miało miejsce tylko jednego dnia i tylko kilka godzin. 10 lipca 1941 roku. Po tym dniu okazało się, że w tym miasteczku przeżyło od 100 do 200 Żydów. Oni nie przetrwali gdzieś, nie wiadomo gdzie. Wszyscy byli ukryci, schowani przez swoich polskich sąsiadów. Czyli Polacy ich nie mordowali, tylko Polacy im pomagali. Dalej. Następnie ci Żydzi mieszkają na jawnej stopie, nie konspirują, nie ukrywają się. Dalej mieszkają w Jedwabnym. 16-17 miesięcy po tym, co nazwane zostało tą zbrodnią polską na Żyda w Jedwabnym, w tej miejscowości, wśród tej społeczności, która jest tak mordercza, mieszkają niedoszłe ofiary. Ci, których bliskich zamordowano, ci, których bliskich spalono. Jak to jest możliwe, że nie szukali miejsca gdzie indziej? A jak też jest możliwe, że Polacy, zbrodniarze, nie zacierają za sobą śladów, nie mordują bezpośrednich świadków zbrodni? Nic takiego nie miało miejsca. I znowu, wyciągając tego typu rzeczy, nawet zastanawiając się pobieżnie, nie dokonując jakichś bardzo głębokich analiz, trzeba stawiać pytanie. Przez ponad 2 tygodnie w Jedwabnym nie ma żadnej władzy. Władza polska została zniszczona przez Sowietów. Później jest prawie 2-letnia okupacja sowiecka. Później Sowieci uciekają. Przedtem na skutek deportacji, represji, morderstw cała miejscowa elita została praktycznie wymordowana albo wywieziona na Syberię. Zostały pojedyncze osoby. I nagle 23 czerwca, gdy pojawia się możliwość dokonania zbrodni na Żydach, gdy armia niemiecka przechodzi dalej, nie ma administracji niemieckiej. Nie ma żandarmerii niemieckiej. Jest stan bez władzy. Bezkarnie można robić to, co się chce. Nie ma zbrodni na Żydach. Są pojedyncze przypadki. W większości to są samosądy popełnione na Polakach i na niektórych Żydach za to, co robili pod okupacją sowiecką. Ale nikt nie rusza całej społeczności. Nikt nie rusza całej zbiorowości. Nikt nie mści się na rodzinach. Tego nie ma. I dopiero 10 lipca zdarzyło się coś, co nie zostało ani w śledztwie, ani przez historyków, którzy zajmują stanowisko z tamtej strony, nie zostało wyjaśnione. Przyjechali jacyś Niemcy, przyjechało Gestapo. Negocjują z polskimi władzami w Jedwabnym. Czy były polskie władze pod okupacją niemiecką? Dla czytelnika w Ameryce, jakiś Murzyn w Ohio, jakiś Indianin gdzieś w Kanadzie,
czyta, co on z tego rozumie? Skoro jest słowo pisane, słowo drukowane, to tak zapewne było. Czyli okupacja w Polsce wyglądała w ten sposób, że przyszli jacyś kulturalni Niemcy, a Polacy mieli swoje władze, swoją policję, swoją administrację i dalej w terenie rządzą. I co się dzieje? Gestapowcy negocjują z polską władzą w Jedwabnem. Chcą, żeby uratować rzemieślników, ludzi, którzy mają konkretne zawody. Niemcy potrzebują ich do pracy. Potrzebują do pracy na rzecz frontu, na rzecz niemieckiego przemysłu wojennego. Potrzebują rzemieślników, krawców, szewców, wszystkich innych, a wiadomo, że w tej społeczności bardzo dużo osób wykonuje ten zawód. I proponują Polakom. To tych ludzi to my chcemy ocalić. A Polacy mówią gestapowcom, nie, my się nie zgadzamy. Potulni Niemcy proszą, no to w takim razie kto za nich będzie pracował? A Polacy mówią, my będziemy za nich pracować. I wtedy Niemcy zawijają ogon pod siebie, siadają do samochodów, wyjeżdżają, a Polacy mordują. To jest wersja oficjalna, wielokrotnie powielana w całym świecie. Z tych 100 do 200 uratowanych, właściwie nikt po 10 lipca nie zginął. Ani Niemcy ich nie prześladują, ani tym bardziej Polacy. Nie ma getta w Jedwabnem, nie ma muru, nie ma terenu wytyczonego, gdzie oni mają żyć. To jest małe miasteczko, wymieszane. I ci Żydzi mieszkają razem z Polakami. Pracują u nich, są pod opieką Polaków. Polacy są bardziej życzliwi, bo są mniej narażeni na niemieckie represje. Zresztą Niemców tam na ogół nie ma. Są posterunki żandarmerii niemieckiej, ale one mają utrzymywać ład i porządek. Nie ma jeszcze jakiejś nagonki na Żydów. Więc ci Żydzi się czują w miarę bezpiecznie. Nawet ściągają z okolicy. Ci, którzy gdzieś tam się schowali wcześniej, przetrwali, też przychodzą do większej zbiorowości i chcą być razem. To trwa do listopada 1942 roku. Czyli nie doszły ofiary. Rodziny ofiar żyją z rzekomymi sprawcami, z mordercami w pełnej symbiozie. Trudno to wytłumaczyć, ale tak ta opowieść wygląda. Co się dzieje jesienią, późną jesienią 1942 roku? Niemcy zaczynają tworzyć większe getta. Wywożą tych Żydów z tych małych zbiorowości do większych gett. W tym przypadku w większości do Łomży. Tam są oczywiście później albo mordowani, albo kierowani do obozów zagłady. Niektórzy uciekają, niektórzy się chowają i przetrwali w okolicy. Przeżyli tylko i wyłącznie z polską opieką. Gdzieś przez Polaków przechowywali. Co ciekawe, kilka osób, co najmniej kilka, po wojnie w Jedwabnem zostaje. Czyli ci, którzy byli świadkami, ci, którzy widzieli, ci, którzy wiedzieli, jak było, zostają z mordercami. Nie jadą gdzie indziej. Wtedy droga jest dla nich otwarta. Nie jadą ani na zachód, ani do Warszawy, do Łodzi, do Krakowa, do jakiegoś dużego miasta, żeby się gdzieś schować, tylko zostają w Jedwabnym. Dlaczego? Jak można wytłumaczyć psychologicznie, że ofiara zostaje ze sprawcą i chce być ze sprawcą, nie ucieka przed nim. Co więcej, w 1945 roku, gdy przeszedł front, do Jedwabnego ściąga około 40 przedwojennych i wojennych mieszkańców Jedwabnego, Żydów. Oni tam są mniej więcej do października 1945 roku. Nie chcą zostać tam na stałe, tak jak wtedy jest cały czas presja na Żydów, żeby wyjeżdżali, żeby tworzyli Eretz Izrael. Oni także mają taki zamiar. Termin ich wyjazdu jest nieokreślony, ponieważ jest to teren bardzo silnie opanowany przez polskie podziemie niepodległościowe. Ludzie, którzy dowodzą oddziałami partyzanckimi, walczącymi z komunistami, znają tych wielu Żydów, którzy przeżyli, przetrwali, teraz przyjechali i się ludzie ich ostrzegają i tłumaczą. Tu będą akcje na posterunki milicji, tu będą walki, dla was może być niebezpiecznie. Możecie, bo mieszkali obok milicji, możecie być narażeni na niebezpieczeństwo. W związku z tym Żydzi spakowali się i wyjechali. Przecież mordercy powinni robić wszystko, żeby oni zostali, żeby te ślady swojej własnej zbrodni zatrzeć, a nie pozwolić świadkom wyjechać gdzieś dalej, żeby świadczyli przeciwko rzekomym mordercom. Te wątki w ogóle nie były brane w śledztwie pod uwagę. Sama sprawa, która toczyła się w 1949 roku, preparowana wcześniej,
jak dzisiaj wiemy, była solidnie przygotowywana. Fałszowano dokumenty urzędowe. W aktach śledczych są wyciągi z zeznań żydowskich, między innymi z tego osławionego Szmula Wassersteina, który nigdy nie był żadnym świadkiem niczego, nie był na miejscu. Wyciągi ostemplowane pieczęcią Żydowskiego Instytutu Historycznego, w których to wyciągach jest więcej nazwisk, niż podaje Szmul Wasserstein w swojej relacji. Dokłada się następne osoby, czyli fałszowanie dokumentów urzędowych. Taki dziwoląg, list, który napisał niejaki Całka Migdał z Urugwaju do komunistycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, prosząc o zbadanie sprawy Jedwabnego, że tam prawdopodobnie zginęła jego rodzina. W książce Grossa ten osobnik, mężczyzna, Całka, czyli Zalel Kahil, jest u niego kobietą. On jest taki Żyd, jak i ja. On się na tym po prostu nie zna. Uznał, że jak Całka, no to ona. Jak ona, to kobieta. No to gender w nowym wydaniu. Dlatego często mówię o Grossie bardzo nieładnie, ale brakuje mi słów, że to jest naukowy głupek. Bo człowiek mądry, człowiek, który chciałby spreparować tę sprawę, robiłby to bardziej umiejętnie. I wtedy mielibyśmy kłopot. Dzięki Bogu, że to jest facet nie na poziomie, że się na tym nie zna, nie potrafi badać i wypisuje głupstwa. Łatwiej z tym polemizować. Druga rzecz, poza ustaleniem liczby ofiar, co jest tu stosunkowo łatwe, bo gdyby była przeprowadzona ekshumacja, to na podstawie tych szczątków, może nie to co do osoby, ale przypuszczam co do rząd wielkości pomyłki kilku osób, ten stan byłby faktyczny stwierdzony. Ile rzeczywiście było ofiar w Jedwabnie? Tego nie zrobiono. W związku z tym Jan Tomasz Gross może mówić, że liczba ofiar w Stodole była nieograniczona, bo Polacy ich dopychali widłami. W tych niektórych opowieściach wygląda to w ten sposób, że płonie stodoła, Polacy podbiegają z drabinami, przystawiają do tej płonącej stodoły i od góry na widłach dokładają Żydów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś widział płonącą stodołę. W miarę z bliska. Nie z bliska, bo się nie da, ale z bliska. Ja widziałem raz. Straż pożarna przyjechała, w ogóle nie podjeżdżała. Uznali, że nie można. To jest wybuch ognia, drewno i słoma pali się bardzo intensywnie. Nie ma możliwości podejść na odległość bliższą niż kilkadziesiąt kroków. A tu Polacy, nie mając skafandrów, nie mając zabezpieczenia, przystawiają drabiny, czyli jakie? Metalowe, plastikowe, drewniane. I od góry tych nadziewanych Żydów na widłach, mówiąc tak trywialnie, po prostu sobie dorzucają. To powieści są straszne. Jak czyta to ktoś niezorientowany, kto nie ma pojęcia, to przy takich opowieściach płacze. No nic tylko płakać. W tym przypadku płacz zupełnie inny. Ustalenie sposobu zadania śmierci. Bez ekshumacji zrobić się tego nie da. Ekshumacji nie było. Został do niej wyznaczony profesor Andrzej Kola, człowiek, który jest chyba najwybitniejszym ekspertem w tej dziedzinie. On przeprowadzał ekshumację szczątków naszych oficerów, policjantów na terenach byłych obozów sowieckich, gdzie można było po kilkudziesięciu latach dokonywać ekshumacji, badać, liczyć ofiary. Jemu zabroniono. To zostało przerwane, dlatego że argumentowano to religią. Że zbliżał się Szabes i rabini nowojorscy, którzy przyjechali na oględziny, uznali, że dalej kopać nie wolno. I uznali ponadto, nie wiem czy oni, bo tak naprawdę z ich strony nie padła taka wypowiedź, przynajmniej nie widziałem, tylko ci, którzy na ich rzecz, na ich konto to mówili, że zagadają tego przepisy żydowskie, że ekshumacji przeprowadzać nie wolno. Jest to całkowita nieprawda. Na całym świecie, ale przede wszystkim w Izraelu, cały czas się kopie, ekshumuje, przenosi. Cały Izrael to jest jeden wielki grobowiec. Tam ludzie mieszkają od tysięcy lat, byli grzebani. Duża część tych szczątków ludzkich tam przetrwała, przynajmniej kości, i się wykopuje, przenosi. Trzeba budować drogi, trzeba budować zakłady, jakieś obiekty. Nie ma z tym żadnego problemu. To samo się dzieje w całej Europie. W Hamburgu na miejscu Kirkutu Żydowskiego postawiono dom towarowy. Jest tylko tablica na frontonie, że tu był Kirkut, oczywiście poszły jakieś datki na miejscową gminę i to załatwiło sprawę. Okazuje się, że w Jedwabnym tego zrobić nie wolno. Ta próba ekshumacji
bo nie było ekshumacji, więc nie można o niej mówić, pokazano według pierwszej wersji ogłoszonej przez profesora Andrzeja Kolę, że ofiar było maksymalnie 150, że nie były spalone, tylko to były ofiary uduszone, a część z nich rozstrzelana wcześniej i zakopana w środku stodoły, w dole, który sami ci nieszczęśliwcy musieli wykopać, czyli kulki w kościach i wszędzie naokoło łuski. Później zaczęły się dziwaczne rzeczy. Arbitralnie dołożono do tych 150 następne 150, do tego 40 tych pochowanych w środku stodoły jeszcze przed jej spaleniem. Zrobiło się co najmniej 340. I to jest stan, który trwa. Według tych opowieści taka jest mniej więcej liczba ofiar. Raport profesora Andrzeja Koli jest jedynym dokumentem z zakresu jedwabnego, dokumentem urzędowym, który nigdy nie został opublikowany. Instytut Pamięci Narodowej wydał dwa takie czarne tomy z prawem jedwabnego, gdzie jest mnóstwo rzeczy, między innymi te głupstwa profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Nie wiem, czy to tylko głupstwa. Natomiast raport profesora Koli się nie zmieścił i do dzisiaj właściwie nie zaistniał w tym obiegu naukowym i w obiegu powszechnym, żebyśmy się mogli z tym zetknąć. Ale z tego, co zrobiono, z tej wstępnej próby ekshumacji, wiadomo, nie było bezczeszczenia zwłok, tak jak mówi narracja żydowska, że Polacy przychodzili z łomami, z siekierami, tłukli te czaszki, wyrywali złote zęby, bezczeszczyli szczątki ludzkie, grabili zwłoki. Okazuje się, że przy zwłokach, nie spalonych, tylko uduszonych, zasuszonych, były złote, srebrne monety, były precjoza, pierścionki, kolczyki, różne wisiorki, przedmioty osobistego użytku, klucze do domów, przedmioty rytualne, tak jak rzezak miał swoje noże i tak dalej. Nikt w tych szczątkach nie grzebał, nikt nikogo nie obrabował, nic takiego nie miało miejsca. Być może dlatego ten dokument nie był i nie jest publikowany. Może będzie, ale na razie nie wiadomo. I wreszcie trzecia rzecz, której nie zrobiono, czyli zrobiono byle jak, właściwie w celu propagandowym. Ustalenie sprawców. To jest nakaz, który prokurator musi wykonać. Jak można zamknąć sprawę, jak można wydać orzeczenie, nie stwierdzając, kto jest sprawcą. Tu prokurator się oparł na śledztwie stalinowskim, uznał, że te 10 czy 12 osób wtedy skazanych to są winni. Do tego jest nieokreślona grupa, która mogła w tym brać udział. Nie wiadomo gdzie, kto, skąd się wziął. I na tym sprawę zamknięto, czyli śledztwo umorzono. Do tego były bardzo ciekawe rzeczy. Prokurator, który śledztwo prowadził, odrzucał świadków, którzy zeznawali źle, mówiąc językiem nieprawnym. Świadków, którzy mieli po kilkanaście lat, byli na miejscu i zeznawali. Te zeznania nie zawsze były spójne. Mamy rodzeństwo Laudańskich, on starszy kilka lat, jego siostra młodsza, zeznają przed prokuratorem i następnie prokurator wyciąga z tego wnioski. W ich zeznaniach są niezgodności. Po kilkudziesięciu latach oczywiście, że są niezgodności. Co musi zrobić prokurator? Ustalić stan faktyczny, skonfrontować zeznania, doprowadzić do jakichś uszczegółowień i przyjąć te zeznania, bo to rzeczywiście byli świadkowie, niekwestionowani. On ich w całości odrzuca. Ale jednym z głównych świadków tego nowego postępowania stał się człowiek, który urodził się, uwaga, w 1955 roku. I on zeznaje, że mamusia mu mówiła. A skoro mamusia mu mówiła, to prokurator uznaje go za wiarygodnego świadka. Zresztą były funkcjonariusz władzy komunistycznej, który miał napięku ze społecznością. Po zmianach po 1989 roku stracił stanowiska, przywileje, więc stał się świadkiem w sprawie Jedwabnego. Człowiek, który urodził się 15 lat po wydarzeniu. Jaki świadek? Co mu mamusia opowiadała? Ja jego zeznania przeanalizowałem. Jeździłem z osobami, które w Jedwabnym mieszkały wcześniej i krok po kroku, tak jak on zeznawał, gdzie mamusia z nim, mamusia uciekała, a później mamusia mu opowiadała. Ta pani mówi, proszę bardzo, zaczynamy tu, tu mieszkała, tą ulicą się przemieszczała, tam się wydostała poza Jedwabne. Czy pan cokolwiek widzi? Rynek, miejsce, gdzie stała stodoła? Nie, absolutnie nic, bo tam są te same zabudowania, które były wtedy. Więc co ta kobieta mogła widzieć? A ona wiedziała,
i widziała wszystko. Tak się preparowało sprawę. W 1949 roku jest dwóch głównych świadków oskarżenia. Wasserstein uciekł, do Polski nie wrócił, zeznań nie składał. Były tylko te fałszywe wyciągi, pieczętowane przez Żydowski Instytut Historyczny jako podstawa materiału śledczego, ale były dwie osoby, które złożyły zeznania przed prokuratorem. Świadkowie sprawy Jedwabnego. Pierwszy z nich to był Abraham Boruszczak, a drugi Eliasz Grądowski. Złożyli bardzo obszerne zeznania, co do słowa praktycznie takie same, wyklepane formułki. Jak się to czyta, to tak jakby, wtedy nie było kserokopiarki, ale tak jakby prokurator wziął, zrobił ksero, podsunął drugiemu, żeby podpisał i mamy dwa identycznie brzmiące zeznania. Co się dzieje? Wtedy dużo ludzi żyło, pamiętało, kto mieszkał, kto był, co się z kim stało. I te zeznania zostały oczywiście zakwestionowane. Abraham Boruszczak nigdy w życiu nie był w Jedwabnym, nie pochodził z tamtych stron. Na sprawę się nie stawił, uciekł, bał się być może odpowiedzialności, gdyby wyszło na jaw, że składa fałszywe zeznania. Drugi z nich, Eliasz Grądowski, był mieszkańcem Jedwabnego, rzeczywiście. Był do 1940 roku, później już nie. Później się przemieścił tysiące kilometrów na wschód. W jaki sposób? NKWD-ści w Jedwabnem zrobili sobie zabawę. Okno było otwarte, uruchomili patefon. Jemu się to spodobało. Ładnie grało, duże, ciężkie, mosiężne. To im to po prostu ukradł. Ale go złapali i zesłali na Syberię w 1940 roku. Więc jak mógł być świadkiem w 1941 roku? Właśnie takim świadkiem był. I tak wyglądała sprawa Jedwabnego. Cały czas to wszystko było powielany. Do tego mamy rzecz bardzo szczególną. Po tych wszystkich pseudobadaniach, po przedstawieniu rzekomych dowodów, różnego rodzaju zeznań, świadectw, pisanych, okazało się, że rabin Piekarz, czyli w Stanach Zjednoczonych Baker, fałszował Księgę Pamięci Jedwabnego, fałszował relacje żydowskie, które były składane po wojnie w latach 40., 50., 60. Tam, gdzie była mowa o Niemcach, on wstawiał słowo goje albo wieśniacy. Wiadomo wtedy, że goj to już jest ten miejscowy, wieśniak, czyli to już jest Polak. Niemcy w ten sposób znikają. Ale mamy co najmniej kilkanaście świadectw żydowskich publikowanych dużo wcześniej, często kilkadziesiąt lat wcześniej niż sprawa Jedwabnego zaistniała, różnego typu wydawnictwa, w Witzhorbuchach, czyli w księgach pamięci żydowskich, w relacjach, wspomnieniach, które wychodziły w jakimś tam nakładzie, gdzieś tam zaistniały, które w ogóle w śledztwie nie zostały wzięte pod uwagę. We wszystkich tych relacjach jest mowa o Niemcach w Jedwabnym, nie o Polakach. Jest mowa o tym, że Polacy współdziałali, że pomagali, że byli przesiąknięci nienawiścią. Tak, to wszystko jest, ale główni sprawcy, najważniejsi w tych relacjach są Niemcy. I później ci wszyscy Niemcy znikają. Mówiąc o tym, że nie wiadomo o co chodzi, czyli chodzi o pieniądze, według tego przysłowia tych trzech najważniejszych rzeczy, pieniędzy, 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 chciałbym zakończyć zeznaniami przedwojennego prezesa gminy żydowskiej w Jedwabnym. To był Izrael Grądowski. Bardzo ciekawa postać. Człowiek, który został ukryty 10 lipca przez Polaków, przeżył. Przeżył całą wojnę, ukrywany przez swoich sąsiadów. Później pozostał w Jedwabnym, mieszkał aż do swojej śmierci, bodajże w latach 70. czy nawet 80. Nie on jedyny, jeden z wielu. Pozostał z tymi ludźmi. W sierpniu 1945 roku przyjął chrzest, stał się katolikiem, stał się Polakiem, bo takim chciał być, chciał jako Polak być określany. Chociaż do końca życia nie stracił tego silnego akcentu żydowskiego, mówił tym językiem, ale przyjaźnił się, kolegował z tymi ludźmi, był z nimi na ty, z tymi rzekomymi sprawcami, nie miał do nich żadnych pretensji. O co chodzi? Został oskarżony przez środowiska żydowskie i został w perfidny sposób opisany, że to był taki zdrajca narodu żydowskiego, że 10 lipca 1941 roku, jak Polacy rozpoczęli pogrom, Izrael Grądowski udał się na plebanię,
do księdza Kępczyńskiego, poprosił, żeby go natychmiast ochrzcić i jeszcze z tą mokrą głową wyskoczył z jakimiś narzędziami, nożami i zaczął rżnąć po bratymcu. Tak go opluskwili i tak go załatwili w swojej wersji historii. Co ten człowiek zeznał w śledztwie? Był świadkiem, świadkiem bezpośrednim. Najważniejsza rzecz, o której on mówi, to mówi o tym Eliaszu Grondowskim, który sprowadził tego Boruszczaka. Ludzie, którzy nie byli w Jedwabnem, a stali się podstawą oskarżenia. On mówi o tym tak. On chciał pieniędzy od oskarżonych. Oni nie dali mu, to on ich tak oskarżył, a ci ludzie, którzy są postawieni przed sądem, są niewinni. Czy to gdzieś zaistniało w śledztwie? Czy któryś dziadek Waldiusz napisał o tym w gazecie, czy w podobnym organie, czy gdziekolwiek indziej? Czy w ogóle to zostało wzięte pod uwagę? Przecież to nie jest głos jakiegoś ciemnego polskiego antysemity. To jest przedwojenny prezes gminy żydowskiej. To jest postać numer jeden w tej lokalnej społeczności. Człowiek, który był, widział i po wojnie został z tymi rzekomymi mordercami. I znowu dochodzimy do tego, o co chodzi. O pieniądze. Polacy początkowo podpisywali fałszywe, preparowali fałszywe dowody własności. Lokalnie ta własność pożydowska, mienie bezspadkowe, przechodziła do rąk żydowskich. Preparowano dokumenty, że to jest kuzyn, to jest kuzynka, ktoś tam z kim wspomina, spowinowacony. Ten plac, ten dom, to się należy temu i temu, ale to przybrało ogromne rozmiary. Rozpoczął się handel w społeczności żydowskiej mieniem pożydowskim, które pozostało po niemieckim ludobójstwie. Przekroczyło to pewne granice. Ludzie nie chcieli w tym brać udziału. Zaczęli się bać, co to będzie. I w tym momencie on ich straszy. Nie chcecie? To ja was załatwię. I załatwiają nas do tej pory. Dziękuję. Proszę Państwa, pan Żebrowski już tu powiedział. Nie słyszycie Państwo? Słychać teraz? Bliżej mikrofon. Pan Żebrowski już powiedział, jakie jest tło tej całej sprawy, ale... Może nie jest włączony. Ten drugi. Włączony jest cały czas. Ale to tło jest znacznie szersze niż pieniądze. I postaram się to tło Państwu przekazać. Tak jak pan Żebrowski wspomniał, trudno ustalić moment, kiedy to wszystko się zaczęło. Rzeczywiście najbardziej prawdopodobnym początkiem to jest rok 56 i późniejsze lata, kiedy to z Polski wyjeżdżają Żydzi, którzy brali udział, byli uczestnikami, byli członkami aparatu represji. No a potem skorzystali z okazji, żeby z cudnego raju, do którego stworzenia przyłożyli rękę, żeby go opuścić. No ale nie wypadało w nowych miejscach osiedlenia chwalić się tymi wyczynami, które tutaj przy ugruntowywaniu ustroju komunistycznego. Przezorniej było i rozsądniej było przedstawić się, zaprezentować się w charakterze ofiar. No ale czyich ofiar? No a czyich, czegóż by, jeśli nie polskiego antysemityzmu? Odtąd się to zaczyna. Od tego momentu się to zaczyna. Im więcej ktoś tam miał za uszami, tym głośniej krzyczał o polskim antysemityzmie, to go legitymizowało, nie tylko go legitymizowało, ale w jednej chwili leczył się politycznie ze wszystkich takich dolegliwości, no a jednocześnie jako ofiara, no tam mógł jeszcze obcinać kupony od tego męczeństwa. Proszę Państwa, druga taka fala, to jest rok 68 i następne, taka zabawna historia. Otóż rzeczywiście po 68 roku mamy drugą falę emigracji Żydów z Polski.
no i Władysław Gomułka, który wtedy był pierwszym sekretarzem, rzeczywiście tam przyłożył do tego rękę, był oskarżony przez międzynarodówkę socjalistyczną o antysemityzm. No i rzecz ciekawa, kto go bronił przed tymi oskarżeniami? Otóż broniła go Golda Meir. Golda Meir, premier Izraela, która powiedziała, no co wy chcecie od niego? Przecież on tylko umożliwił Żydom wyjazd z Polski przez za żelaznej kurtyny. No i tak to właśnie wyglądało. Proszę Państwa, ale to były tylko takie, można powiedzieć, odruchy samoobrony, jakieś takie, no, prywatne przedsięwzięcia. Natomiast z działaniami na wielką skalę, z działaniami zorganizowanymi stykamy się od roku 90. Otóż wtedy w Stanach Zjednoczonych, głównie w środowisku Żydów amerykańskich, pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie pod adresem właśnie to, co podkreśla pan Żebrowski, pod adresem narodu polskiego, nie jakichś poszczególnych Polaków, nie jakichś polskich środowisk, tylko pod adresem narodu polskiego, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. W obliczu Holokaustu zachował się biernie. Oskarżenie dziwaczne, dlatego że ci oskarżyciele nie precyzowali, no co naród polski powinien zrobić, żeby nie zasłużyć na taką recenzję. A coś tam jednak zrobił. No przypomnę, Rzeczpospolita Polska wdała się w wojnę z Rzeszą Niemiecką, w następstwie której armia polska została pokonana, żeby nie powiedzieć rozgromiona. Naród polski został wydany na pastwę dwóch okrutnych wrogów, którzy realizowali wobec niego program eksterminacyjny, koordynując te działania po obydwu stronach kordonu. Mimo to, mimo tych zorganizowanych, okrutnych działań eksterminacyjnych, naród polski, zwłaszcza na terenie okupacji niemieckiej, wytworzył ośrodki oporu również zbrojnego. Na terenie okupacji sowieckiej jak gdyby nie wytworzył tych ośrodków oporu, to warto się nad tym chwilę zatrzymać, dlatego że no, czyżby tam gorsi Polacy mieszkali na tych terenach, takie oskarżenia czy takie podejrzenia nawet byłyby niesprawiedliwe. Otóż to wynikało z jednej strony z sprawcą tego, można powiedzieć, czy był Winston Churchill, a z drugiej strony Niemcy. Otóż Winston Churchill, kiedy został brytyjskim premierem, polecił szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. Ale nie całą, nie całą. Tylko tę część Europy trzeba było podpalić, która była w zasięgu wpływów Rzeszy Niemieckiej. Tej części Europy, która była w zasięgu wpływów Związku Sowieckiego, Churchill nie kazał podpalać, nie chciał Józefowi Stalinowi, wujkowi Joe, świecić w oczy jakimiś pożarami. I to była jedna przyczyna, dla których na terenie okupacji sowieckiej takich ośrodków oporu nie było. Druga przyczyna leżała po stronie Niemców. Otóż Niemcy dosyć szybko podjęli czynności izolujące społeczność żydowską od społeczności polskiej, ale na terenie swojej okupacji. Natomiast na terenie okupacji sowieckiej żadnych takich przedsięwzięć nie było. Ci ludzie żyli jedni obok drugich, no i to były społeczności żyjące tam od setek lat, doskonale wrośnięte, doskonale znające tamte stosunki. Co więcej, znaczna część społeczności żydowskiej poszła na współpracę z okupantem sowieckim. A ponieważ
doskonale znali polskie środowiska, no to polskie środowiska nie mogły mieć żadnych tajemnic przed nimi. Nie mogły mieć. Uprawianie w takich warunkach konspiracji, zwłaszcza zbrojnej, było bardzo utrudnione, tym bardziej, że od lutego 40 roku rozpoczęły się masowe wywózki Polaków w głąb Rosji. Ale kiedy Niemcy uderzyły na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, kiedy front przesunął się na wschód, natychmiast, prawie natychmiast na tyłach frontu powstały bardzo silne, często nawet silniejsze ośrodki oporu zbrojnego niż w Polsce centralnej na tych właśnie kresach wschodnich. Także to coś musiało być na rzeczy, skoro tak właśnie to wyglądało. Proszę Państwa, więc wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że naród polski tak całkiem biernie się nie zachowywał. No coś tam jednak zrobił. Powiadam, tym bardziej dziwaczny był to zarzut, że ci oskarżyciele nie precyzowali, co jeszcze powinien zrobić, żeby nie zasługiwać na taką recenzję. No, przypominam sobie pana Konstantego Geberta, Dawida Warszawskiego, który pisywał w Gazecie Wyborczej, tam się podłączał jakoś do tych oskarżeń, tam przynajmniej im basował. Przypominam sobie, że w stanie wojennym nie zasłaniał własną piersią nikogo przed siepaczami generała Jaruzelskiego. Aktywność taka się chwaliła, a jednak nie. Więc w tych warunkach, co można było zrobić, naród polski zrobił, więc nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi tutaj, jaki cel mają te dziwaczne oskarżenia, ale sprawa się szybko wyjaśniła. W 1994 roku 8 polityków amerykańskich, z obydwu zresztą partii, napisało taki list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z taką sugestią, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią majątkowym roszczeniom żydowskim, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ wszystkie, w tym okresie już wszystkie państwa środkowej Europy na pierwszym miejscu listy swoich priorytetów politycznych umieściły intencje przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Stany Zjednoczone były i są politycznym kierownikiem, no to zapowiedź ewentualnego pogorszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z tymi krajami mogła oznaczać szlaban do NATO. Zastawka, jak to mówią gitowcy, była poważna. O ile mi wiadomo, takie ostrzeżenie nie zostało przekazane przez Departament Stanu, ale ten list 8 polityków przeciekł do amerykańskiej prasy, został przez amerykańską prasę opublikowany, no i stąd rządy państw środkowej Europy się dowiedziały, co im przystoi czynić, i polski rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ta ustawa była jedną z wielu ustaw, które regulowały w nowej sytuacji stosunki państwa z rozmaitymi związkami wyznaniowymi, między innymi ze Związkiem Wyznania Mojżeszowego, ale różniła się od tamtych innych wszystkich tym, że w drugiej części zawierała przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce i nowojorskiej organizacji restytucji mienia żydowskiego. Trudno powiedzieć, jaka była wartość tego transferu, dlatego że w uzasadnieniu do projektu ustawy, to był projekt rządowy, nie było, znaczy była taka wzmianka, że nie sposób jest określić tej wartości. Być może, że miała ona wartość szacunkową oczywiście, bo to przybliżoną około 10 miliardów dolarów. Ta ustawa została uchwalona, ale zanim jeszcze weszła w życie,
Okazało się, że jednak nierozsądne jest uleganie szantażystom, bo na takim mitingu w Buenos Aires w kwietniu 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer powiedział, że no, skoro ta ustawa została uchwalona, to bardzo dobrze, ale jest jeszcze przecież mienie osób prywatnych, o którym tu wspominał pan Żebrowski, tak zwane mienie bezspadkowe. No i jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom odnoszącym się do tego mienia osób prywatnych, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Taką deklarację złożył ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer. On potem został oskarżony i udowodniono mu malwersację, złodziejstwa. No, krótko mówiąc, został wywalony z tej funkcji, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że on jest malwersantem i złodziejem, w związku z tym takie buńczuczne deklaracje wygłaszał. I proszę Państwa, ta deklaracja może by nie miała takich następstw, gdyby nie zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. W 1998 roku nowym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder. I Gerhard Schröder w jednym ze swoich przemówień w roku 2000 powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Ta deklaracja Gerharda Schrödera oznaczała, że Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych od nikogo. Od nikogo. I ta deklaracja stwarzała zupełnie nową sytuację zarówno dla Izraela, jak i dla Organizacji Przemysłu Holokaustu w Stanach Zjednoczonych. No bo dotychczas Izrael i te organizacje przemysłu Holokaustu uzyskały od Niemiec około 100 miliardów marek tytułem odszkodowań za różne rzeczy, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego. Widocznie w Niemczech uznano, że no, to wystarczy. Tak czy owak, no tak kanclerz Schröder powiedział, koniec, kropka. Więc to zagrażało możliwości dalszego materialnego eksploatowania Holokaustu. Chyba że, bo widać było wyraźnie, że niemiecka polityka historyczna zmierza do tego, żeby położyć kres temu obwinianiu i ciągnięciu Niemiec pod pręgierz jako sprawców zbrodni II wojny światowej. Żeby dalsza eksploatacja materialna Holokaustu była możliwa, trzeba było w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej rozpocząć przerzucanie tej odpowiedzialności na jakiegoś winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska, co było oczywistą oczywistością, dlatego że większość tych zbrodni II wojny światowej, większość tej makabry rzeczywiście dokonała się na obecnym naszym terytorium państwowym. Więc nie trzeba było specjalnie tego uzasadniać, bo świat nie wchodzi w jakieś szczegóły, nie interesuje się takimi niuansami, gdzie to się wszystko stało. No na terenie Polski. Aha, no to wiadomo, kto to zrobił, to polscy naziści i tak dalej. Proszę Państwa, to były działania wielotorowe, to czasami w tych zmianach polityki historycznej uczestniczyły osobistości, których nawet i dzisiaj nie posądzamy o jakieś złe intencje, no ale fakty są faktami. Takiego prawdziwego majstersztyku, jeśli chodzi o politykę historyczną niemiecką, dokonał jego świątobliwość Benedykt XVI podczas swojej wizyty w Oświęcimiu i Brzezińce. Przemawiając Brzezińce, Benedykt XVI dokonał majstersztyku prawdziwego,
powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. W ten sposób Niemcy ze sprawców jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No majstersznie, prawdziwie. I proszę Państwa, tu wielokrotnie pan Żebrowski używał słowa nienawiść. Ja bym tutaj niezupełnie się z tym zgadzał. Być może, że są tam wśród środowisk żydowskich ludzie, którzy Polaków czy Polski nienawidzą. Ale przypuszczam, że to nie jest jakieś uczucie, które by nimi kierowało, dominujące uczucie. Bardziej bym wskazał na chęć zysku jako dominujące uczucie, bo to jest po prostu interes do zrobienia. Problem polega na tym, że ten interes ma taką specyfikę, że trzeba naszemu narodowi przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. Ten interes ma taką specyfikę, no trzeba. Proszę Państwa, i skoro tak, skoro już trzeba było upatrzeć winowajcę zastępczego i go upatrzono, no to trzeba było odpowiednio go, że tak powiem, spreparować. Tym bardziej było to konieczne, że pojawiła się nowa formuła umożliwiająca obcinanie kuponów od Holokaustu, którą w Polsce przedstawił pan dr Szewach Weiss, on był ambasadorem Izraela w Warszawie, powiedział, przedstawił tę formułę na łamach prasy. No, formuła jest mniej więcej taka, że no ci, którzy zginęli, no to zginęli w czasie wojny. Ale przecież ilu się nie urodziło? Państwo rozumiecie, przy takim podejściu liczba ofiar Holokaustu z dziesięciolecia na dziesięciolecie może rosnąć w postępie geometrycznym. I to ma sens, ale pod jednym warunkiem, że znajdzie się winowajcę zastępczego, do którego się będzie adresowało te wszystkie roszczenia, no bo jak nie, no to właściwie ta formuła funta kłaków jest niewarta. Natomiast w tym kontekście ona ma sens. Także tu myślę, że to nienawiść, to nie chodzi o nienawiść, tylko o po prostu jest interes do zrobienia, a ten interes ma taką specyfikę. No i rozpoczęło się w związku z tym, zgodnie z zapowiedzią Izraela Singera, rozpoczęła się operacja upokarzania Polski na arenie międzynarodowej. Pan doktor, to rada w radę musieli tam ktoś, musiał to jedwabne wytypować, bo tak, no, miejscowości w Polsce jest bardzo dużo i to takich, gdzie tam były zasiedlone przez Żydów, prawda, którzy tam zginęli i tyle, czy akurat jedwabne, no nie wiem, czy tam ktoś rzucił los, czy tam, no ale w każdym razie jedwabne zostało wytypowane. Został też u pana Jana Tomasza Grossa socjologa, który z tej, na tę okoliczność został awansowany do rangi historyka i to od razu światowej sławy. Został obstalowany, że tak powiem, materiał. I pan Jan Tomasz Gross wywiązał się z tego obstalunku, jak tam potrafił, pisząc książkę Sąsiedzi, opartą na różnych fantasmagoriach i tak dalej, takie przemieszane faktów z fantasmagoriami. I to ciekawe jest w tej książce taka propozycja metodologiczna, zupełnie nowa, jeśli chodzi o nauki historyczne. Można powiedzieć, że Jan Tomasz Gross przedstawił tam taką rasistowską teorię dowodów. Ona polega na tym, że pewni świadkowie są wiarygodni. To tak można powiedzieć jak w tym dowcipie takim niemieckim z czasów III Rzeszy. Rozmawiają dwaj SS-mani i tam narzekają, że jest
są trudności z zaopatrzeniem w mydło w Berlinie, a ten drugi SS tam powiedział, to nic, czysty typ nordycki i bez mydła jest czysty. Więc pewni świadkowie z racji swojego pochodzenia, nawet jak nic nie widzieli, ani nic nie słyszeli, to ich świadectwa są niepodważalne. To, no, trzeba to powiedzieć, jest to rasistowska teoria dowodu. Zupełnie nowa jako propozycja metodologiczna w naukach historycznych, jest to coś nowego, więc tutaj niewątpliwie Jan Tomasz Gross, nawet gdyby już nie miał żadnych innych dokonań naukowych, to przejdzie do historii z całą pewnością jako wynalazca tej metody. No i to zresztą nie było jego ostatnie dzieło, bo on potem jeszcze inne napisał dzieła, Strach, Złote Żniwa, no, bardzo płodny jest jako historyk i taki bajkopisarz makabryczny. Nie wiem dlaczego to jest, są traktowane właśnie z powodu tych przypisów, są traktowane jako dzieła naukowe. W każdym razie wszyscy, widać było, że pracują nad tym, nad koordynacją tych dwóch polityk historycznych, niemieckiej i żydowskiej, pracują całe sztaby pierwszorzędnych fachowców. No i kiedy już Jan Tomasz Gross wywiązał się ze swojego obstalunku, została zaprojektowana wielka uroczystość w Jedwabnem. Wielka uroczystość w Jedwabnem z dużym przytupem. Nawet próbowano wciągnąć do tego episkopat, ale jakoś przytomnie się tam wymówił od tego zaszczytu uczestniczenia w tej uroczystości. Natomiast nie wymówił się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ówczesny, bo to były uroczystości pierwsze w Jedwabnem, odbyły się 10 lipca 2001 roku. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w przemówieniu, jakie tam wygłosił, przeprosił za Jedwabne w imieniu narodu polskiego. I warto nad tą uroczystością w 2001 roku się zatrzymać, dlatego że w stosunku do tego oskarżenia z 90 roku uroczystość w Jedwabnem oznacza eskalację oskarżeń wobec narodu polskiego. O ile pierwsze te oskarżenie, dosyć jeszcze ostrożne, z 90 roku pod adresem narodu polskiego wygląda tak, że naród polski w obliczu Holokaustu zachował się biernie, no, to może nie przynosiłoby mu zaszczytu, ale to jest nic złego. No, biernie się przyglądał, nic nie zrobił, ani dobrego nic nie zrobił, ani złego nic nie zrobił, po prostu nic nie zrobił. To jest bierne zachowanie. Tymczasem Jedwabne to już jest oskarżenie na wyższym poziomie. To jest oskarżenie o współudział, a więc zbrodniczą formę aktywności. To już nie jest bierność, to jest więcej niż bierność, to jest zbrodnicza forma aktywności. I przeprosiny, jakie złożył w imieniu narodu polskiego prezydent Aleksander Kwaśniewski 10 lipca 2001 roku, były jak gdyby potwierdzeniem tych oskarżeń. Ja dlatego mówię, że Aleksander Kwaśniewski to jest ten człowiek był dla Polski prawdziwym nieszczęściem i tylko wyjątkowej lekkomyślności naszego narodu można przypisać to, że został dwukrotnie wybrany na prezydenta. Aleksander Kwaśniewski, przepraszając za Jedwabne w imieniu narodu polskiego, sprzeniewierzył się przysiędze prezydenckiej, którą składał dwukrotnie, więc mógłby się nawet na pamięć jej nauczyć, ale ta przysięgi nie jest taka długa. Nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego, nawet w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego, więc mógłby się tego nauczyć. Tam jest między innymi takie solenne zobowiązanie, że będzie niezłomnie strzegł godności narodu. Otóż nie da się pogodzić
zobowiązania do niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. To jest i mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski stanie kiedyś przed sądem za to i za to odpowie. Bo jeżeli nikt go przed sądem nie postawi i nadal będzie tutaj udawał wielkiego męża stanu, no to znaczy, że naród polski jest wyjątkowo safandulski i nie zasługuje na lepszy los, nie zasługuje na lepsze traktowanie. Jeżeli można takie rzeczy w Polsce robić bezkarnie i uchodzić za wybitnego męża stanu, no to znaczy, że można. No. A skoro można, to będzie to robione. Proszę Państwa, na Jedwabnym oczywiście się nie skończyło. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Otóż pan Żebrowski mówił o tym, że ekshumacja została przerwana i tak dalej, na żądanie strony żydowskiej. No znowu, trudno, trzeba zatrzymać się chwilę nad tą sprawą i wyjaśnić kwestię terminologii. Co to znaczy strona żydowska? To znaczy kto konkretnie? Państwo polskie ma i powinno mieć stosunki z innymi państwami. Natomiast państwo polskie nie powinno uprawiać jakichś pokątnych siucht, bo trudno tego nazwać stosunkami dyplomatycznymi, jakichś pokątnych siucht z jakimiś rabinami czy innymi drapichrustami. Dlaczego? Proszę Państwa, nie dlatego, żebyśmy tych rabinów uważali za coś gorszego, tylko jeżeli państwo polskie ma, zobowiązuje się, uzgadnia coś z innym państwem, no to wiadomo, cośmy uzgodnili, wiadomo, kto jest zobowiązany, bo istnieje coś takiego jak ciągłość państwa. Natomiast jeżeli się namawiamy się z jakimś rabinem, czy z jakimś nie wiem kim, z przedstawicielem jakiejś organizacji, na przykład panem Abrahamem Foxmanem, to on dzisiaj jest przedstawicielem tej organizacji, w ogóle ta organizacja dzisiaj jest, jutro może przestać istnieć. W tej sytuacji zobowiązane jest tylko państwo polskie, bo drugiej strony nie ma tak naprawdę. Dlatego trzeba takich rzeczy unikać. Nie dlatego, żebyśmy kogoś tam nie lubili, czy uważali za mniej wartości. Nie, po prostu ze względów pragmatycznych. Państwo polskie nie może zaciągać jednostronnych zobowiązań wobec nikogo. Nie powinno się takich sytuacji unikać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no warto, skoro już tak tu drążymy tak historię Jedwabnego, to warto przypomnieć, kto tę ekshumację wstrzymał. Otóż wstrzymał ją ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Lech Kaczyński. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny jest urzędnikiem Rzeczypospolitej, którego, jak obejmuje taki urząd, to składa też przysięgę, że będzie przestrzegał konstytucji i ustaw. I ma taki obowiązek. Pan Żebrowski mówił, że to nieprawda, że Żydzi nie praktykują ekshumacji. No tak, ale nawet gdyby to była prawda, to na terenie państwa polskiego, jeżeli prowadzone jest śledztwo zgodnie z polskim kodeksem postępowania karnego, to ono ma być prowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego. I nawet gdyby jakaś osobistość ze strony żydowskiej zwróciła się do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, panie ekscelencjo, tutaj my to tak nie, ekshumacji nie robimy, to minister sprawiedliwości powinien wyjaśnić swojemu rozmówcy: szanowny panie, bardzo możliwe, skoro pan tak mówi, że wy nie robicie, to nie wypada mi zaprzeczać,
ale ja jestem urzędnikiem Rzeczypospolitej Polskiej i dopóki nim jestem, to będzie tutaj wykonywane prawo polskie. I koniec, kropka. I więcej już na ten temat nie rozmawiajmy, prawda? Niech pan nie próbuje tutaj mnie przekonywać, bo mnie pan nie przekona. Tymczasem pan minister Lech Kaczyński z zupełnie niepojętych powodów uległ temu żądaniu. Przeszedł do porządku dziennego nad przysięgą, którą złożył, obejmując urząd ministra sprawiedliwości, przeszedł do porządku dziennego nad obowiązującym w Polsce prawem, bo go poprosił jakiś rabin. No to bardzo przepraszam, jakby go poprosił jakiś gangster. Panie prokuratorze generalny, może by pan tu mi załatwił, że tak powiem, bezkarność, to też by. No, no dlaczego? Od gangstera nie można, a od rabina można, prawda? Więc trzeba spojrzeć na to, bo nie żyjemy w jakiejś próżni prawnej, nie żyjemy w jakiejś próżni politycznej, żyjemy w jakiejś przestrzeni uporządkowanej. No i kiedy, dlatego to mówię, że jest taka w tej chwili taka próba otoczenia w postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego kultem, moim zdaniem, no tam pewnie miał wiele zalet, ale miał też pewne jakieś takie wady. Właśnie jedną z nich tutaj żeśmy przytoczyli. Proszę Państwa, na Jedwabnem oczywiście się to nie skończyło. Festiwale i koordynacja polityk historycznych cały czas trwają. I Jedwabne miało dalszy ciąg, o którym zresztą wspominał tutaj pan Żebrowski, mianowicie 10 lat po pierwszej uroczystości z Jedwabnem odbyła się druga, już znacznie skromniejsza. No bo już tam co trzeba było, to zostało załatwione. Opinia światowa się dowiedziała, że Polacy są narodem morderców. I jeżeli przypominam tę drugą uroczystość 10 lipca 2011 roku, to tylko dlatego, że podczas tej drugiej uroczystości, o czym zresztą pan Żebrowski tu wspomniał, nastąpiła kolejna eskalacja oskarżeń pod adresem narodu polskiego, znowu podżyrowana przez urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który w liście do uczestników uroczystości w Jedwabnem, odczytanym tam przez znanego z postawy służebnej Tadeusza Mazowieckiego, powiedział, napisał między innymi, że właśnie naród powinien przyzwyczaić do myśli, że był również sprawcą, już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego 10 lipca 2011 roku został zakończony. Został zakończony i podżyrowany przez urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to co świat ma myśleć? No skoro prezydent potwierdza, no to, to pewnie prawda, sami Polacy sobie takiego prezydenta wybrali. No to cóż my mamy myśleć o tym? To powiedzmy, to rzeczywiście są wajdacy, szubrawcy, zbrodniarze, prawda? No jasne, no to naród zbrodniarzy. I w ten sposób się utrwala, taki wizerunek. Proszę Państwa, naprzeciw tym dwóm skoordynowanym politykom historycznym, o którym wspominałem, wychodzi działalność Piątej Kolumny w kraju. Piątej Kolumny w kraju, w której rozróżniłbym dwa nurty. Nurt świadomy i nurt nieświadomy. Nurt świadomy to jest środowisko Gazety Wyborczej, wiadomo o co chodzi. Ono zresztą było bardzo czynne, nie tylko przy sprawie Jedwabnego, tam cały cykl artykułów różnych, ale w ogóle przy uprawianiu wobec narodu polskiego pedagogiki wstydu. To jest cały zespół
przedsięwzięć, które ma w narodzie polskim wzbudzić permanentne poczucie winy, żeby już się nie odważył protestować przeciwko tym oskarżeniom, żeby się nie odważył nawet ich prostować. To tak jak łowcy mówili jakowcom, przyznaj się, no, mamy się przyznać. Nasza rola już jest wyznaczona, mamy się przyznać i tyle. A do czego? A no to jeszcze nie wiemy do czego, o co zostaniemy oskarżeni. Mamy się przyznać i na tym polega nasza rola w tym całym przedsięwzięciu. I pedagogika wstydu ma nas w tym utwierdzić. Pedagogika wstydu płynie, znaczy jest prowadzona z różnych źródeł, niestety. Niestety również temu służą takie imprezy jak Dni Judaizmu w Kościele Katolickim. Jak ktoś nie może bez judaizmu wytrzymać, to niech przejdzie na judaizm i tyle. Natomiast no nie ma żadnego powodu, nawet z punktu widzenia teologicznego, powiedzmy sobie szczerze. Albo prawdą jest, że religia katolicka jest szczytowym osiągnięciem objawienia Bożego, albo też nie jest szczytowym, bo jeszcze musimy tam z tym judaizmem się jakoś tutaj wesprzeć, żebyśmy stanęli na odpowiednim poziomie. Więc albo tak, albo tak. Nawet z punktu widzenia teologicznego jest takie dyskusyjne. Ale nie będę tutaj wchodził w te subtelności teologiczne, bo od razu widać, jaki ze mnie teolog, prawda? Żaden ze mnie teolog. Ale no warto zasygnalizować taką tutaj, taką wątpliwość. Więc powinniśmy, myślę, że jaki z tego wniosek, powinniśmy być wobec naszych przywódców trochę bardziej wymagający. Jak chcą nami przewodzić, to niech nas nie kiwają. To niech nas nie kiwają. Bo ich skarcimy, jak nas będą kiwać. I zostaną bez wojska ci generałowie. To trzeba szczerze i otwarcie powiedzieć, bo jeśli będą niedomówienia, to, no to wtedy są nieporozumienia. Wtedy są nieporozumienia. Więc trzeba to szczerze i otwarcie powiedzieć. Bo interesy narodowe nie zniknęły. I interesy państwowe nie zniknęły. I to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Proszę Państwa, więc nurt świadomy tej piątej kolumny w kraju, środowisko Gazety Wyborczej, ci mikrocefale, którzy tam no, tworzą tą otoczkę środowiska Gazety Wyborczej, dlatego że oni mają, to są ludzie nawet inteligentni i spostrzegawczy, ale na tyle inteligentni i spostrzegawczy, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że są półinteligentami. To, no, są na tyle spostrzegawczy, że to wiedzą i się tego wstydzą. I się tego wstydzą. Ich za wszelką cenę chcą to ukryć. A w jaki sposób mogą to ukryć? A no w jeden sposób, jak będą śpiewać w chórze. No to jak chór, to nie słychać poszczególnych śpiewaków, cały chór śpiewa. Wtedy nie widać, kto fałszuje, kto nie fałszuje. I stąd kariera pana redaktora Adama Michnika, który pełni w naszym społeczeństwie obowiązki Stalina. No mówi, co myślimy, mówi nam, co myślimy. Jakby mu się zepsuł telefon komórkowy, to tragedia. Nie wiemy, co myślimy. Na szczęście on ma telefon sprawny, więc cały czas tu mikrocefale wiedzą, co myślą i są bardzo ze swojego rozumu zadowoleni dzięki temu. Proszę Państwa, cały czas trwa ta koordynacja polityk historycznych, cały czas działa piąta kolumna. Nurt nieświadomy.
jest też nurtle, uprzejmie zakładam, że nieświadome. To są rozmaite organizacje pozarządowe. O, między innymi te, co tutaj tropią antysemitów, ksenofobów, homofobów tam różnych takich, prawda? Ja zakładam uprzejmie, że ci ludzie nie chcą nic złego robić. Chcą po prostu wypić i zakąsić. No, ale będą mogli wypić i zakąsić. Niektóre z tych organizacji tropią właśnie antysemitów, homofobów, ksenofobów. No jak wytropią tych ksenofobów? W związku z tym no uwijają się jak w ukropie, żeby tam zarobić na bułeczkę i masełko i znajdują antysemitów pod każdym krzakiem. I zawiadamiają oczywiście donosy, ślą do prokuratur, do policji, do sądów niezawisłych, no i tamci muszą coś z tym zrobić. Ich celem jest, jak mówię, wypić, zakąsić, ale ubocznym skutkiem tej ich aktywności jest to, że zagranica dostaje sygnał, że w Polsce rzeczywiście coś niepokojącego się dzieje. Że tu się roił od antysemitów, ksenofobów, homofobów. Jaki z tego wniosek zagranica może wyciągnąć? Ano taki, że Polaków nie można zostawić samopas, prawda? Bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś okropnego. Znowu zrobią coś okropnego. A nikt nie chce, żeby w Europie się znowu działy jakieś okropności. W związku z tym chętnie się zgodzą, że no skoro Polaków nie można zostawić samopas, no to co? No to trzeba roztoczyć nad nimi kuratelę kogoś starszego i mądrzejszego, żeby ich pilnował przed nimi samymi. To będzie wtedy i dla nich dobrze, i dla Europy będzie dobrze, i dla świata. Jak widzimy, to jest logiczne, to się wszystko trzyma kupy, tu się wszystko zazębia. No i te roszczenia. Żeby nie przedłużać, to proszę Państwa, no teraz w poniedziałek pan prezydent Duda, który jest w Nowym Jorku, spotkał się tam z organizacjami żydowskimi w konsulacie nowojorskim, konsulacie Rzeczypospolitej, między innymi z Ligą Antydefamacyjną, na której czele stoi pan Abraham Foxman. I dzięki Abrahamowi Foxmanowi, który się wypowiedział dla jednej z gazet tam amerykańskich, wiemy, o czym była rozmowa. Bo tak to byśmy w ogóle nie wiedzieli, że taka rozmowa się odbyła. Znaczy, że się odbyła, to byśmy wiedzieli, bo to telewizja podała, ale już o czym rozmawiano, to już nie. Widocznie to. Tymczasem pan Abraham Foxman powiedział, że pan prezydent Duda zobowiązał się, czy obiecał mu, może tak, obiecał mu, że będzie nadal walczył z antysemityzmem w Polsce i nawet zapowiedział jakąś legislację. Proszę Państwa, problem polega na tym, że ani pan prezydent Duda, ani ja, ani nikt inny nie decyduje o tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest. O tym decyduje pan Abraham Foxman, między innymi. To znaczy, że pan prezydent Duda, obiecując Abrahamowi Foxmanowi, właśnie jemu, że będzie walczył z antysemityzmem, jakieś legislacje tu wprowadzi, tak naprawdę mu obiecuje, panie Foxman, to pan będzie tutaj takim cenzorem III Rzeczypospolitej. To jest bardzo zła wiadomość dla nas, jeśli pan Foxman ma być naszym cenzorem, bo on będzie nam mówił, co nam wolno powiedzieć, a czego nam nie wolno powiedzieć, prawda? A legislacja zapowiadana, to co to oznacza? Ano, będą kłamstwo jedwabieńskie. Już
jakby taka legislacja przewidująca na przykład kłamstwo jedwabnieńskie weszła w życie, to prawdopodobnie już byśmy tu zaraz zostali aresztowani. Przy wyjściu z tej sali, albo nawet na sali. Kłamstwo wałęsowskie i tak dalej, i tak dalej. To mnóstwo kłamstw można takich wymyślić. Tematów tabu, których albo w ogóle nie wolno poruszać, albo wolno poruszać tylko w określony przez kogoś starszego i mądrzejszego sposób. To oznacza dalsze ograniczenie swobody wypowiedzi, swobody badań naukowych i tak dalej, i tak dalej. No więc warto zwrócić uwagę panu prezydentowi na to, co on tam obiecuje, bo może nie zdaje sobie z tego sprawy. No takie przypuszczenie byłoby może niegrzeczne, no ale obiecał. Obiecał. No dobrze było mu uświadomić, że jakie są konsekwencje takich obietnic. Druga obietnica, o której już nie wiemy, bo Abraham Foxman tego nie powiedział wyraźnie, ale powiedział, że omawiana była również sprawa roszczeń majątkowych. Roszczeń majątkowych, a ponieważ po półtora godzinnym spotkaniu strona żydowska wyszła z niego bardzo zadowolona, więc obawiam się, że i w tej sprawie mogły zostać złożone jakieś obietnice. Warto się zatrzymać nad tym chwilą. Dlatego, że takie obietnice, czegokolwiek, jeśli by tego dotyczyły, byłyby niebezpieczne również dla sytuacji naszego narodu. Proszę Państwa, te roszczenia po pierwsze są bezpodstawne, dlatego że dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego, to znaczy mienia, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy, którzy mogliby się wylegitymować uprawnieniami w świetle prawa cywilnego. I w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i w innych krajach europejskich obowiązują w tym zakresie zasady ustanowione jeszcze w starożytności w prawie rzymskim, w starożytnym prawie rzymskim, że jeżeli umiera obywatel państwa konkretnego, który nie zostawia ani testamentu, ani nie zostawia spadkobierców ustawowych, to wtedy ten majątek dziedziczy po nim państwo, którego ten człowiek był obywatelem. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Polsce, tak jest w innych państwach. I organizacje przemysłu Holokaustu inne państwa, Stany Zjednoczone, inne kraje, Izba Lordów w Wielkiej Brytanii, wywierają na Polskę naciski, żeby polskie władze stworzyły namiastkę podstawy prawnej dla realizacji takich roszczeń, bo podstawy prawnej żadnej nie ma. Oni po prostu ten majątek chcą przejąć. No to takich, co by tam chciał, to jest wielu, prawda? Ale to nie znaczy, że zaraz trzeba takim ulegać chęciom. Otóż, żeby polskie władze stworzyły pozory legalności dla tego rabunku polskich obywateli. I to nie są jakieś efekty przeczulenia. Nie bez kozery w 2011 roku, 10 lipca odbyła się kolejna uroczystość jedwabnem z listem pana prezydenta Komorowskiego. Na początku roku 2011 Izrael utworzył przy udziale Agencji Żydowskiej zespół HERD. On się tak nazywa w skrócie, którego celem było odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej, między innymi w Polsce. I ten zespół działał. I ta sprawa, widać po ostatniej wizycie pana prezydenta Dudy w Nowym Jorku i w tym spotkaniu, że ta sprawa nie zniknęła z agendy.
ta sprawa jest nadal aktualna. Te roszczenia są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest mniej więcej równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. Zatem Polska nie może wygenerować takiej sumy w gotówce bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej kraju. Zatem, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, musiałyby zostać zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to z kolei oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby takim majątkiem na terenie Polski. To znaczy, że natychmiast zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną, w rezultacie czego naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty do rangi narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. Takie byłyby konsekwencje realizacji tego typu obietnicy. Więc dlatego uważam, że powinniśmy domagać się, opinia publiczna powinna poprosić pana prezydenta Dudę, żeby nam powiedział, co właściwie obiecał podczas tej rozmowy. Bo to my za te obietnice zapłacimy. To my będziemy, my, nasze kolejne pokolenia Polaków będą musiały za te obietnice zapłacić. Więc to nie jest tak, że my nie mamy żadnego prawnego interesu w poproszeniu pana prezydenta o to, żeby polską opinię publiczną też poinformował o tym, co uzgodnił z panem Foxmanem. Proszę państwa, temu, jak powiadam, temu służą te wszystkie przedsięwzięcia, temu służy ta pedagogika wstydu. No i właściwie do tej pory funkcjonowanie państwa polskiego w tym przynajmniej zakresie polegało mniej więcej na tym, że to państwo się zachowywało tak, jak je opisał były w tej chwili już minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w tej podsłuchanej rozmowie w knajpie pod Pluskwami, że państwo polskie istnieje tylko formalnie, że tak naprawdę to jest HD i kamieni kupa, prawda? Chyba tak jest rzeczywiście, no bo jaką mamy, jakie z naszej strony, z polskiej strony, jaka z polskiej strony jest reakcja, jakie jest przeciwdziałanie tym dwóm skoordynowanym politykom historycznym i działalności piątej kolumny w kraju? Odpowiedź brzmi żadne, no bo nie można nazwać jakimś przeciwdziałaniem takiej partyzantki, którą tutaj uprawiamy, dobrze, że nie w podziemiu, prawda, i tak dobrze, że nie w podziemiu, ale wszystko przed nami, bo dopóki nie padnie salwa, to nam komory dopisują, ale nie wiadomo, kiedy salwa padnie, prawda? Nie wiadomo, kiedy salwa padnie. Tymczasem to są sprawy ważne. To są sprawy ważne, bo to są sprawy, od których zależy kondycja, możliwości rozwojowe, perspektywy naszego narodu. Bo jeszcze raz powtórzę, że interesy narodowe nie zniknęły. Interesy państwowe nie zniknęły. I to tylko ludzie bardzo naiwni mogą wierzyć w to, co za... Z gazety wyborcze. Już dzwonią. Tylko ludzie bardzo łatwowierni mogą wierzyć w to, co głosi nam piosenka kultowa Unii Europejskiej, że wszyscy ludzie będą braćmi. Może kiedyś na tamtym świecie, ale jeszcze nie teraz, więc pewna
czujność i przezorność byłaby wskazana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo prelegentom. Do pana redaktora, tak jak mówiliśmy, być może z tą salwą już dzwonili. I chcieliśmy teraz krótko, żeby państwo zadali parę pytań. Proszę o to, żeby te pytania były zwięzłe, krótkie, żeby to nie były wypowiedzi i własne przedstawianie własnych poglądów. Proszę bardzo. Do panów pytanie. Podaliście parę przykładów ocalenia Polaków, przepraszam, ocalenia Żydów przez Polaków. Czy znacie chociaż jeden przypadek, kiedy jakiś Polak został ocalony przez Żyda? Nie mówię o Jedwabnym w ogóle. Tak, były takie przypadki, trzeba to rejestrować, pokazywać, tym bardziej, że to nie będzie ciężka praca. Chyba jakiś kapelowiec ocali Polaka w sądzie, prawda? Chciałem zapytać o rolę ówczesnego prezesa IPN-u w decyzji o przerwaniu ekshumacji w Jedwabnym. Leona Kieresa. Decyzję w tej sprawie, o ile mi wiadomo, podjął pan prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Do niego należała decyzja. On był gospodarzem śledztwa. Sprawa była taka, że to wykonał polecenie, bo pan śledczy Instytutu Pamięci Narodowej podlega pod prokuraturę. Ja mam pytanie do pana. Do mikrofonu, do mikrofonu. Mam pytanie do pana profesora Żebrowskiego. Bartoszewskiego tu nie ma. Żebrowskiego powiedziałem. Nie żyje. INSPE. Profesora, więc panie profesorze. Proszę tak nie tytułować, bo nie odpowiem. Dobrze. Do pana Żebrowskiego. Więc w Jedwabnym, dzięki temu, co stało się w Jedwabnym. Dobrze. Dzięki temu, co stało się w Jedwabnym, jest oskarżany naród polski przez środowiska żydowskie. Ogólnie całe środowiska żydowskie, bo nie, ja nie znam takich, którzy myślą inaczej. Chciałem zapytać, czy sąd żydowski w 1949 roku, żydokomunistyczny sąd, który skazał kilku ludzi na wyroki śmierci. Nie, no były wypadki tak, Bardoń. Więc chciałem zapytać, ci ludzie zostali skazani. Więc to nie został naród polski skazany, tylko zostali wybrani ludzie. Kilku ludzi zostało skazanych. Tylko kilku ludzi. Przez żydowski sąd. Więc nie można osądzać narodu polskiego i dziwię się, że pan tego nie podkreślił na sali, bo opluci są wszyscy ludzie na tej sali. Ja jako człowiek związany z Jedwabnym, rodzinnie, jestem szczególnie sponiewierany. Tak przynajmniej... Prosiłbym o pytanie. Więc chciałem zapytać, czy jest to, bo można byłoby to wszystko obrócić w żart, tak jak Niemel śpiewał, że on coś wiedział, nie powiedział, a wszyscy ludzie pamiętają, że była taka, koniec to doła, hej. Proszę pana, pytanie. Więc chciałem zapytać, czy nie można mówić o tych tylko, którzy byli skazani? W strefie przyfrontowej, bo pan też tego nie powiedział, że w końcu Jedwabne to była granica Polska-Reich. Wtedy Polska Rzesza Hitlerowska. Proszę pana, jeszcze raz pan powtarzam. Zadaje pan pytanie, albo zrobimy kiedyś z panem spotkanie, będzie pan przedstawiał swoją wersję. Nie. No chodzi mi o to, czy to jest właściwe. Zadałem pytanie. Czy naród, czy ci ludzie? Przede wszystkim niech pan nie używa pojęcia, że dzięki temu, co się stało w Jedwabnym, bo nie mamy za to dziękować. Na skutek tego, co się stało. Przepraszam, zgadza się. I mówienie o sądzie jakimś tam żydowskim w tamtym czasie jest całkowicie nieuprawnione, bo nie wiem, czy którykolwiek z sędziów, prokuratorów biorących w tym udział był pochodzenia żydowskiego. Oficerowie śledczy w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Łomży tak. Ale sędziowie nie. Sędzią był przedwojenny prawnik. Ten sędzia jest znany. Tak, ale pan mówi o żydowskim sądzie. Nie było żydowskiego aparatu sądowego. Był aparat komunistyczny, w którym byli także Żydzi.
Więc nie jest to pojęcie, którym się możemy posługiwać, bo nas natychmiast to skompromituje. Żołnierze wyklęci używali terminu żydokomuna, KPP. Ale to żydokomuna jest pojęciem, które dotyczy czegoś zupełnie innego. I to jest pojęcie nie tylko podziemia niepodległościowego po wojnie, ale także Adama Michnika, szefa Żydowskiego Instytutu Historycznego, który książkę o tym napisał. Natomiast nie można mówić o sądzie ówczesnym, który skazuje ludzi za jedwabne, że to jest sąd żydowski. Skazanych zostało 12 osób i kilka. I na tym się to zatrzymało, bo nowe śledztwo prowadzone przez IPN nie wskazało nikogo więcej, ale uznali arbitralnie, że tamte osoby, które zostały skazane, rzeczywiście były winne. Przeciwko nim nie prowadzono odrębnego postępowania, żeby wyjaśnić. Ale na podstawie nawet tych wyroków, które tu zapadły, może wszyscy nie wiedzą, jak to wyglądało, można też ocenić, że skazani zostali ludzie, którzy byli przez Einsatzkommando, czyli grupę w strefie przyfrontowej, tuż przed wybuchem, bo pan nie powiedział też, że był to było tuż przed agresją hitlerowców na Rosję. Więc to było... No to, nie tuż, tylko no było... Dużo. No tak, no to przepraszam, w końcu... 17 dni później. Strefa, tak, strefa przyfrontowa. Front już daleko poszedł na wschód, bardzo szybko. Więc działały grupy hitlerowskie, Einsatzkommando. Przecież takie grupy przyjechały budami. Proszę pana, daj mi się wypowiedzieć. Ale wchodzimy w szczegóły, które są w tym przypadku naprawdę piekielnie ważne. Piekielnie ważne. Bo tych szczegółów jest bardzo dużo. Jedną z nich jest sprawa Szapera i Einsatzkommando, ale nie tylko to. Jeśli można tutaj, bo wydaje mi się, że padamy ofiarą jakiegoś... Tu jest jeszcze jeden człowiek z Jedwabnego. Ale niech pan łaskawie usiądzie. Padamy ofiarą jakiegoś nieporozumienia. To nie pan Żebrowski oskarża naród polski o sprawstwo, tylko środowiska żydowskie. Jak, no, nie zauważył pan tego? Takie pytanie. Słuchając panów ciekawego wykładu, padły takie dwie delikatne sugestie wymierzone zarówno w Lecha Kaczyńskiego, jak i również w obecnie panującego prezydenta Dudę. W związku z tym mam takie pytanie bezpośrednio. Czy uważacie panowie, że dobra zmiana jest w stanie skutecznie bronić dobrego imienia narodu polskiego w 2016 roku? Jeśli dobra zmiana będzie chciała, to będzie broniła. To zależy od stopnia samodzielności aktualnych polskich władz. Jeżeli ten stopień samodzielności będzie się zmniejszał, no to wszystkie możliwości, nie tylko ta, ale wszystkie inne możliwości też się zmniejszą. Mieliśmy okazję przekonać się, jakie są granice samodzielności aktualnych polskich władz, które ustanowiły podatek handlowy. No i Komisja Europejska, komisarz właściwie europejski, zabronił, kazał ten podatek zlikwidować. No i nie ma tego odwołania. Więc zakres samodzielności polskich władz, jak się mogliśmy przekonać na tym przykładzie, jest stosunkowo niewielki. To jest konsekwencja ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który te możliwości zakreślił. No i tyle. Być może, że nawet w granicach tych możliwości jeszcze są jakieś rezerwy, które można by wykorzystać. Na przykład takie, no chociażby, jeżeli cała para nie pójdzie w gwizdek, pan minister Ziobro wylansował to takie kłamstwo obozowe, że polskie obozy i tak dalej, każdego, kto tam użyje takiego sformułowania, no to pójdzie do turmy. Nie wiem, w jaki sposób będzie to egzekwowane, na przykład na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie takich przypadków jest całkiem sporo. No, ale może być. Tam sobie trochę inaczej radzą. Niektórzy Polacy, jak byłem na Florydzie, to się przekonałem, że tam na przykład prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w
w okręgu Miami, wynajmuje żydowskich adwokatów, którzy takich ścigają. No i dzielą się z nimi później odszkodowaniami. Także i tak można, no. To adwokaci za pieniądze gotowi są. Zwłaszcza, że tu racja jest po naszej stronie, prawda? Więc to tym bardziej jest to sprzyjające. Ale no, obawiam się, że nasze władze, zakres samodzielności naszych władz jest dodatkowo zmniejszany. No trudno powiedzieć, czy na ich życzenie, czy z powodu pewnej ustępliwości, czy strachliwości, a w dodatku jeszcze, i to już jest tu zgodne z moją ulubioną teorią spiskową, z powodu tego, że władze państwowe muszą współzawodniczyć o względy naszych sojuszników ze starymi kiejkutami. A stare kiejkuty zrobią wszystko, jak im się da, jakiś napiwek, to oni z kałęzi na gałąź będą skakać przed tym ofiarodawcą napiwku. No i to stawia rząd oczywiście w trochę jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji. Dziękuję. Dobry wieczór panowie, dobry wieczór państwu. Ja mam takie pytanie. Mówili panowie o tej legislacji jakby pojęcia antysemityzmu, później o ugadanej kwestii rocznej. Czy spodziewają się panowie jakichś kolejnych kroków bądź stworzenia kolejnych narzędzi do walki z tym rzekomym antysemityzmem w Polsce? To ja mówiłem, proszę pana, no, na razie wiemy tylko to, co w wypowiedzi dla amerykańskiej gazety powiedział Abraham Foxman. Dlatego uważam, że powinniśmy uzyskać w tej kwestii autorytatywne informacje od pana prezydenta Dudy. No bo byłoby niedobrze, gdybyśmy nasze opinie sformułowali na podstawie wypowiedzi pana Foxmana, który w końcu, dlaczego niekoniecznie musi mówić prawdę, niekoniecznie ten jego przekaz może oddawać, musi oddawać rzeczywistą treść tych rozmów. Dlatego powinniśmy prosić pana prezydenta Dudę o wyjaśnienia tej sprawy. I wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy, bo wtedy no, ta informacja będzie pełniejsza. Na razie, jak powiem, nawet Abraham Foxman nie powiedział, że w kwestii roszczeń majątkowych zapadły jakieś ustalenia, tylko że ta kwestia była przedmiotem rozmowy. Oto coś tam, powiedzmy, że strona Żydo, no jak wygląda rozmowa? Strona Żydowska mówi, to powiedzmy pan Foxman, panie prezydencie, byłoby dobrze, czy oczekujemy, że pod pańskim kierownictwem Rzeczpospolita Polska zrealizuje wszystkie nasze roszczenia. A pan prezydent mógłby wtedy pokazać mu gest Kozakiewicza w jednej ze skrajnych przypadków, prawda? A w drugiej, że o, no, no dobrze, proszę pana, tego, ale jeszcze nie za mojej kadencji, tylko za kadencji mojego następcy. Najlepiej by było, jak gdzieś w okolicach roku 4444. Oto, no mówię, dopóki nam pan prezydent Duda nie powie, co on powiedział w tej sprawie, bo znaczy stronę polską, zobowiązania dla strony polskiej rodzi deklaracja polskiego prezydenta. A deklaracja Abrahama Foxmana nie stwarza żadnych zobowiązań po polskiej stronie. Dlatego mówię, o to powinniśmy prosić pana prezydenta. Proszę państwa, jeszcze ostatnie pytanie, będziemy kończyli. A czy myśmy do tej pory z tym coś zwracali? Tak. Jaka to suma może być? Proszę pana, już mówiłem o ustawie o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. To była jedna podstawa prawna, która stworzyła, że tak powiem, transfer, tylko on jest realizowany. Ta ustawa jest realizowana, zresztą z różnymi często zabawnymi następstwami, bo ponieważ duże pieniądze wchodzą w grę, to na przykład w Gdańsku
powstały dwie gminy żydowskie, które się nawzajem oskarżają, że jedna jest fałszywa i druga, no być może, że obydwie są fałszywe, no, ale to tak to jest. Wielu ludzi w Polsce na przykład udaje Żydów, chociaż nimi nie są, bo liczą na to, że jakieś okruchy ze stołu pańskiego, ja sam znam takiego jednego, o którym wiem, że nie jest Żydem, ale udaje z dużym powodzeniem. Także no, to taka jedna ustawa jest. Drugą taką regulacją, wcześniejszą znacznie, to były tak zwane umowy indemnizacyjne. Głównie tutaj z różnymi państwami, a to nie dotyczyło Żydów wyłącznie. To dotyczyło obywateli różnych państw, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane po wojnie. Między innymi Polska zawarła taką umowę indemnizacyjną ze Stanami Zjednoczonymi w roku 1961. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce dwóch pożyczek zbożowych na zakup zboża amerykańskiego. Polska zakupiła to zboże, ale nie za całą sumę preliminowaną w tych transzach kredytowych, tylko 40 milionów dolarów ówczesnych przeznaczyła dla rządu amerykańskiego, który za tę cenę przejął zobowiązania wobec swoich obywateli. Ta treść tej umowy jest znana, ja ją nawet ogłaszałem na swojej stronie internetowej, także można się z nią zapoznać. Ale warto pamiętać o tym, że chyba żaden, a jeśli nawet jakiś Żyd zabity w czasie wojny był obywatelem amerykańskim, no to bardzo niewielu takich było. Większość z nich to byli obywatele polscy. Zdecydowana większość, może nawet wszyscy. W związku z tym ta umowa indemnizacyjna, i strona żydowska to podnosi, że ona nie dotyczy tych roszczeń bezspadkowych. I tu akurat mają rację, że nie dotyczy tych roszczeń bezspadkowych, bo to ona obejmuje tylko roszczenia obywateli amerykańskich, a więc ludzi, którzy byli obywatelami amerykańskimi w momencie nacjonalizacji ich mienia. No, tam ci Żydzi nie byli, podobnie jak nie byli obywatelami Izraela, bo tego państwa jeszcze nie było, ono dopiero powstało w 1948 roku. Więc nie mogli być obywatelami Izraela w momencie otwarcia spadku, prawda? Otwarcie spadku następuje zgodnie z zasadami prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Dlatego te umowy indemnizacyjne mają bardzo ograniczony zasięg. I dlatego, tak jak mówiłem, naciski na polskie władze idą w tym kierunku, żeby dopiero stworzyły podstawę prawną. Żeby stworzyły podstawę, bo tej podstawy prawnej nie ma. To tyle. Tylko ostatnie zdanie, bo pan zapytał, czy to było od samego początku, od 1944 roku, jak zaistniała Polska Ludowa, mienie żydowskie było zwracane ludziom, którzy albo byli uprawnieni, albo nie byli, ale przedstawiali oświadczenia świadków, jakieś dziwne dowody, ponieważ wtedy dostęp do dokumentów był utrudniony, część była zniszczona. To był także proceder na bardzo wielką skalę w Jedwabnym. Ludzie, którzy byli podstawiani jako świadkowie, zeznawali, że ten taki i taki to jest spadkobiercą. Sąd to zatwierdzał i to mienie natychmiast było sprzedawane, żeby zatrzeć ślady i uciąć. To trwało przez wiele powojennych lat na skalę, której my tak naprawdę nie znamy, ale te dokumenty odzyskiwania mienia są dostępne. Ja sam widziałem setki takich dokumentów w granicach Jedwabnego i najbliższe okolice. Wszystko to się dało odzyskiwali. Tam, gdzie nie było spadkobierców, byli świadkowie, że to jest spadkobierca. I między nimi to, co zeznaje Józef Grądowski na rozprawie w 1949 roku, to on mówi, że te oczekiwania tych, którzy chcą odzyskiwać, są większe, przekracza to możliwości tych, którzy nie chcą już świadczyć. I dlatego mówię, ja was za to urządzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, proszę państwa, dziękuję państwu w imieniu Obozu Narodowo-Radykalnego. W imieniu Obozu Narodowo-Radykalnego dziękujemy jeszcze raz prelegentom, panu Leszkowi Żebrowskiemu i panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. Gromkie brawa.